drugi odcinek cyklu naszego nowego podcastu Ełka Jasieckiego. Po gwizdku, zgodnie z obietnicami, wracamy z bardzo ważnym, wyjątkowym gościem, można by rzec. Trener Kazimierz Moskal, dzień dobry. Dzień dobry. I tak jak trochę pokazaliśmy w naszym pierwszym odcinku w rozmowie z Michałem Trąbką, dzisiaj mniej o tym, co aktualnie się dzieje na boisku, co się dzieje w pierwszej lidze, a trochę więcej o przeszłości, szczególnie, że tak jak z Michałem, trochę już o jego karierze można było porozmawiać, tak jednak on stosunkowo jeszcze trochę tej piłkarskiej przed sobą ma, a za to trener dosyć bogatą i piłkarską, i trenerską. I dlatego od tej piłkarskiej sobie zaczniemy, bo trener zaczynał swoją karierę w latach 80. No, na początku w rodzinnym klubie, ale później się przeniósł do Wisły Kraków. Zresztą z tego, co jak się tutaj przygotowywałem trochę do naszej rozmowy, to w jednym wywiadzie widziałem, że pan szkołę w Krakowie wybierał pod kątem tego, że ona współpracowała z Wisłą Kraków. Jaka to była szkoła? No tak, było to Technikum Elektrotechniczne w Krakowie. Na ulotce wyczytałem, że właśnie współpracuje ta szkoła z różnymi klubami krakowskimi, między innymi z Wisłą, i stąd jakby przede wszystkim ta moja decyzja. Tak naprawdę te sprawy mnie gdzieś tam nie interesowały, aczkolwiek wiadomo, że wykształcenie trzeba mieć i ta nauka zawsze gdzieś się przydaje. Czyli jakby teraz trzeba było coś naprawiać w domu, to trener jakieś tam jakieś jeszcze pojęcie by miał, czy już za bardzo to odskoczyło od tej nauki z wtedy? To znaczy tak, no takie rzeczy gdzieś, majsterkowanie to gdzieś moje hobby i w domu potrafię coś tam zrobić. Nie do każdej rzeczy muszę wzywać fachowców, natomiast z takich rzeczy, które w czasie szkoły gdzieś tam robiliśmy, to pamiętam, że raz wzięli nas na praktykę. Budowany był wtedy ten hotel Forum przy Rondzie Grunwaldzkim i tam gdzieś mieliśmy chodzić od pokoju do pokoju i łączyć przewody w gniazdkach, więc jakiś tam wkład w ten hotel miałem. Czyli można powiedzieć, że trener nie tylko dokładał się do budowy różnych zespołów w Polsce, ale także do hoteli w Krakowie. Tak, był udział. No, martwi mnie, że ten hotel stoi teraz taki opustoszały, no ale to już nie moja jakby sprawa. A w Wiśle Kraków pan zaczynał, już wchodził do seniorskiej piłki w takich dosyć wyjątkowych okolicznościach. Był debiut jeszcze chyba w ówczesnej pierwszej lidze, czyli teraz Ekstraklasie, ale te pierwsze 5 lat pana kariery w seniorskiej piłce to była Wisła Kraków w no dość, tak można powiedzieć, z perspektywy lat, wyjątkowej sytuacji, bo Wisła grała na zapleczu tej najwyższej ligi, tak jak zresztą teraz, więc trochę taki cykl można powiedzieć. Nie no, to nie było 5 lat, bo Wisła w tym sezonie, kiedy ja zadebiutowałem, to rzeczywiście były burzliwe czasy, można powiedzieć. W takich trochę okolicznościach niezbyt przyjemnych ja wszedłem do tej pierwszej drużyny, bo zostało po jakimś meczu ligowym zawieszonych 5 podstawowych zawodników Wisły. No i na kolejny mecz do Zabrza nie było składu kompletnego, który mógłby udać się na ten ligowy mecz i zabrano kilku młodych zawodników, w tym między innymi mnie. Zmienił się też trener wtedy. Ja zadebiutowałem w tym meczu, zagrałem bodajże 10 minut, ale później po tym meczu wyjechałem na zgrupowanie reprezentacji takiej młodzieżowej i już do końca nie było mnie w Polsce, także nie mogłem rozegrać żadnego spotkania. Wisła w tym sezonie spadła. No i przez 3 lata graliśmy wtedy w drugoligowych rozgrywkach. Po 3 latach awansowaliśmy znowu do pierwszej ligi. No to tak jak właśnie powiedziałem, trochę taka klamra, no bo znowu Wisła od tamtego momentu, jak jeszcze z panem awansowała do Ekstraklasy, no to zresztą całą dosyć, można powiedzieć, burzliwą historię tych ponad 20 lat w Ekstraklasie spędziła, wzloty i upadki. Jak pan wspomina granie w tych drugoligowych, czy teraz bym powiedział pierwszoligowych warunkach, żeby nie mylić, więc tak przy takiej nomenklaturze pozostaniemy już dzisiejszej? Nie, no myślę, że tutaj nie ma co porównywać, bo wydaje mi się, drużyny teraz i w ogóle organizacja
Kultura gry na pewno jest na dużo wyższym poziomie teraz niż była wtedy. Aczkolwiek dla Wisły no, była to wtedy na pewno nietypowa sytuacja i trudno nam się było na początku odnaleźć. Wiemy też, jakie to były czasy, kiedy pojechaliśmy gdzieś na wyjazd. To różnie te mecze wyglądały, różne miały przebieg i naprawdę nie zawsze czysto sportowe czy czysto piłkarskie umiejętności decydowały o tym, jakim wynikiem kończył się mecz. To sędziowanie wtedy też pozostawiało wiele do życzenia i naprawdę to były trudne czasy. Nie wspominam tego mile, bo naprawdę to różnica jest kolosalna i te stadiony teraz już nawet w pierwszej lidze wyglądają bardzo, bardzo fajnie, zupełnie inna atmosfera niż wtedy. No, chyba nawet zresztą sam fakt, że siedzimy rozmawiając na stadionie aktualnie pierwszoligowca, podkreślmy, dosyć ładnym, ale wy już w tym sezonie kilka też innych takich mniej, bardziej okazałych, ale przede wszystkim nowoczesnych widzieliście już. Chyba tam takim wyjątkiem to Głogów jak na razie w tym sezonie, chyba że kogoś jeszcze zgubiłem. No, Chojniczanka też Chojniczanka. Jeszcze gdzieś tam pewnie nie ma takiego stadionu o takim standardzie, ale rzeczywiście no, tak to teraz wygląda i naprawdę dużo przyjemniej się pracuje również, jeśli chodzi o same treningi. To są zupełnie inne czasy. Ja, że tak powiem, przygotowując się do tej rozmowy, szczególnie jeśli chodzi o pana karierę zawodniczą, to musiałem trochę posiłkować się tym, co znalazłem w internecie, bo trochę metryka wiekowa nie pozwalała mi pamiętać występów, więc dopytam się od początki szczególnie kariery, środek pomocy, bo to się chyba dopiero z wiekiem zaczęło przesuwać. Nie. Początek to przychodziłem jako napastnik i w Wiśle zaczynałem grać jako napastnik, później gdzieś tam boczny pomocnik, później zacząłem gdzieś tam grać właśnie w środku pomocy. Zdarzały się mecze, kiedy grałem na środku obrony, też w Wiśle, ale też zdarzało mi się zagrać na prawej obronie. Tak naprawdę pod koniec tej mojej kariery to myślałem sobie, że może trafi się jakiś taki mecz, gdzie mógłbym stanąć w bramce, bo tam jeszcze nie grałem, więc rzeczywiście myślę, że to jest atut, jeśli zawodnik potrafi grać na kilku pozycjach. Na pewno jest to duży plus dla trenera, bo w razie jakichś problemów ma ludzi, którzy mogą właśnie zagrać na kilku pozycjach, ale to tak naprawdę rzeczywiście przychodziło mi z wiekiem, z nabieraniem doświadczenia i wtedy jakoś nie miałem problemów z tym, żeby się przestawić na inną pozycję. Z takich, powiedziałbym, uniwersalnie usposobionych zawodników, jeśli chodzi o pozycję, to przypomina mi się, no już dosyć jeszcze niedawny przypadek zresztą pana byłego podopiecznego, bo Maćka Wolskiego, bo on tutaj już za pana kadencji w ŁKS-ie i w środku grał i na skrzydle, a za kadencji po kolejnych szkoleniowców i to był były boki obrony. Gdzieś tam pamiętam, był taki jeszcze chyba nawet mecz, gdzie gdzieś z braku laku przez kontuzję czy kwestie zdrowotne, jakieś tam covidowe, chyba nawet na szpicy występował, więc trochę można by powiedzieć, no, że podobnie. Tak. Maciek na pewno miał takie jakby predyspozycje, żeby na kilku pozycjach przynajmniej zagrać. To takie, patrząc na to, jak jakiś zawodnik ma właśnie predyspozycję, żeby być aż tak uniwersalnym, to jest kwestia bardziej, nie, może fizyczności, że tu zawodnik może się odnaleźć na różnych pozycjach, czy może tam też trochę tak charakterologicznie, no bo żeby nie mieć problemu z tym, że są zawodnicy, którzy są, wręcz mają markę dookoła tego, że to jest dany numer, dana pozycja, no, kilku słynnych napastników skrzydłowych, a więc trochę takiej pokory. Nie, ja myślę, że to taka wszechstronność, przede wszystkim taka wszechstronność i umiejętności czysto piłkarskiej, bo no, trudno sobie wyobrazić, żeby gdzieś tam grając w pomocy zawodnik miał problemy z operowaniem piłką, natomiast
Łatwiej mu wtedy zmienić pozycję nawet na bogobrony, kiedy on z tą piłką radzi sobie spokojnie. Do tego, jeśli ma właśnie te walory takie motoryczne, to jest dużo łatwiej. Jeśli jest zawodnik taki, powiedzmy, nastawiony tylko na grę na jednej pozycji, czyli mamy jakiegoś skrzydłowego, szybkiego, to na pewno z takiego zawodnika trudno zrobić środkowego pomocnika albo nawet gdzieś tam napastnika, bo raczej będzie miał problem z tym, żeby się utrzymać przy piłce, żeby zagrać tyłem do bramki. To są, wydaje mi się, takie problemy, więc w pierwszej kolejności wydaje mi się, że to te walory czysto piłkarskie decydują o tym, że zawodnik potrafi się dostosować do danej pozycji. Wracając do pana kariery zawodniczej, a przeglądając różne kwoty, wartości, można trafić na, patrząc tak z perspektywy dzisiejszej, dosyć kolosalną liczbę, bo to 1,9 miliarda złotych, jeśli chodzi o transfer do Lecha Poznań, który pan... No tak, ale przeliczając to na dolary, to już nie robi takiego wrażenia, 200 tysięcy dolarów, chociaż na ówczesne czasy były to rzeczywiście spore pieniądze i też pamiętam, że kibice gdzieś tam mocno protestowali. Był problem z tym, żeby z moim odejściem. Ja otwarcie też mówiłem, że nie bardzo mam ochotę odchodzić, ale zapisy, które były wtedy w kontrakcie moim, klub nie był w stanie się z tego wywiązać. To raz, a dwa, to była jakby dobra oferta dla klubu przede wszystkim, który miał no trochę kłopoty finansowe ze względu na tą transformację, która miała miejsce w tamtych czasach, więc w ten sposób gdzieś klub wyszedł na tym na dobre, a ja dzięki temu te zapisy, które miałem w kontrakcie z Wisłą, mogłem otrzymać w Poznaniu. Zresztą gdzieś tam czytając jakieś wywiady z panem starsze, także chyba trochę kwestie takie życiowe pod kątem tego, że Lech tam chyba przy transferze panu mieszkanie obiecywał, czy zapewniał, a pana akurat chyba wtedy syn się urodził. No tak, tak. To był 90. rok i tak jak mówię, ja miałem w kontrakcie z Wisłą wpisaną taką właśnie klauzulę, że mam otrzymać mieszkanie. Wtedy to były czasy, kiedy mieszkanie otrzymywało się jakby z przydziału i była tam jakaś pula mieszkań przyznawana dla resortu danego i oczywiście, że trzeba było tam trochę czekać i trzeba było mieć też właśnie rodzinę, żeby w zależności od tego można było otrzymać ileś tam pokoi, bo jeśli było się kawalerem, to nie można było dostać dwóch pokoi, tylko na przykład kawalerkę, prawda? Ale tak jak mówię, ta transformacja, która nastąpiła w Polsce, spowodowała, że wtedy jakby otworzył się wolny rynek i za mieszkanie normalnie trzeba było zapłacić kwotę, która tam no była dosyć powiedzmy wysoka. Już nie można było tych takich mieszkań z przydziału otrzymać i taka też była umowa właśnie z Lechem, że Lech zapewni mi mieszkanie. Było też trochę z tym problemów, to się trochę tam przeciągało. Doszło nawet do takiego momentu, że ja powiedziałem, że w takim razie, skoro nie ma tego wypełnionego warunku z kontraktu, to ja pakuję się i wracam do Krakowa, no bo dłużej nie będę czekał, ale w końcu gdzieś tam udało się tą sprawę załatwić, no i przez 4 lata byłem w Poznaniu, w Lechu. Właśnie przejście do Lecha, przejście do Poznania można było wtedy nazwać takim przejściem do trochę innego świata, no bo pan dopiero co był po kilku latach gry na tym zapleczu Ekstraklasy, w lidze też Lech rywalizował o troszeczkę inne cele niż ówczesna Wisła. No tak, no tak jak powiedziałem, my wtedy po tym spadku do drugiej ligi, wtedy z Wisłą, przez 3 lata graliśmy w tej drugiej lidze, awansowaliśmy do pierwszej. W pierwszej lidze występowałem 2 sezony z Wisłą i tam przez te 2 sezony w zasadzie to była walka o utrzymanie co roku. Kondycja finansowa Wisły też nie była właśnie dobra, o czym już wspominałem, a Lech w tym 90. roku zdobył Mistrzostwo Polski i
Właśnie w tym czasie ja przechodziłem do Lecha, do klubu, który miał walczyć właśnie gdzieś tam w europejskich pucharach. Co dla mnie oczywiście też było bardzo ważne, bo zawsze marzyłem o tym, aby zagrać w pucharach europejskich. No ale taka ciekawostka też, ta kwota, nie wiem, czy to miało w ogóle coś tam ze sobą wspólnego, ale ta kwota zapłacona za mnie odbiła się takim dosyć szerokim echem, do tego stopnia, że kiedy ja przyjechałem na pierwszy trening do Lecha, to okazało się, że poszedłem na trening z drugą drużyną, bo pierwsza drużyna miała jakieś tam zobowiązania nieuregulowane i postanowili nie wyjść na trening w tym dniu. Więc trochę tak ten pierwszy dzień był dla mnie dziwny, bo przyjechałem, chciałem trenować z drużyną, która zdobyła Mistrzostwo Polski, a tutaj okazało się, że ten pierwszy trening był z drugą drużyną. Zresztą drużyna też, patrząc tak historycznie, kilka takich nazwisk ciekawych można znaleźć. A w tamtym sezonie, kiedy pan przyszedł, nie udało się mistrzostwa zdobyć, ale za to przygoda w pucharach, jeszcze wtedy Puchar Europy Mistrzów Krajowych, bo to było chwilę przed ten rok albo dwa, chyba przed zmianą na Ligę Mistrzów już tego brandu, a pojedynki z pana... O Jezus, teraz nie wymówię. Panathinaikos, Ateny? Tak. Nie wymówię tego. Oraz Olimpikiem Marsylią. I właśnie na Olimpik Marsylia przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, bo tam była taka historia z tym, że drużyna musiała zagrać, rezerwowa drużyna? Tam były problemy. Nie do końca. Przede wszystkim tak, rzeczywiście ten mecz z Panathinaikosem już wywoływał wielkie emocje, bo to bardzo mocna drużyna w tamtych latach. Przyjechaliśmy tutaj, przyjechali do Poznania Grecy i przegrali 3-0, ale oni byli pewni i tak, że awansują. W rewanżu wygraliśmy tam 2-1 w bardzo, że tak powiem, gorących warunkach, nie tylko pogodowych, ale przede wszystkim na stadionie. No i trafiliśmy na Olympique Marsylia, gdzie tam naprawdę same znane postacie ze światowego futbolu. I pierwszy mecz graliśmy w Poznaniu, wygraliśmy tutaj 3-2. Pojechaliśmy do Marsylii na rewanż i tuż przed samym meczem, w zasadzie skład już był ogłoszony i my byliśmy w szatni, każdy indywidualnie, gdzie się tam przygotowywał, rozciągał, masował. Tuż przed meczem nagle jeden zawodnik wyszedł z szatni i wrócił i mówi, że on nie może grać, że on się źle czuje. Za chwilę następny i następny. Także było trzech zawodników, którzy bardzo źle się czuli, na tyle źle, że właśnie nie byli w stanie w tym meczu grać. To był między innymi Darek Skrzypczak, Andrzej Juskowiak i Mirek Czeciak. I oni gdzieś tam, Mirek Czeciak chyba nawet cały mecz przesiedział w szatni, w kurtce. Był przy drużynie wtedy taki sponsor, który tam pomagał, o ile pamiętam, Jarosław Niezgoda. I proponował, żeby gdzieś tam udać się na badania do szpitala, sprawdzić, czy tam rzeczywiście coś jest nie tak, ale nie doszło do tych badań. No przegraliśmy w tym meczu bardzo wysoko, 6-1. W zasadzie to nie byliśmy w stanie zagrozić tam Olimpikowi Marsylia. Takie trochę dziwne później gdzieś tam się pojawiały domniemania, jakieś takie opinie. Trudno mi... Teorie spiskowe mogłyby tak, trudno nazwać. Mi się jakby do tego odnieść, bo ja, jeśli mogę mówić o sobie, to czułem się normalnie, po prostu czułem się normalnie, ale dziwne było to, że zawodnik wychodzi z szatni, wraca i nagle nie może grać i tych dwóch pozostałych też, więc to byli zawodnicy, którzy byli podstawowymi zawodnikami tej drużyny. Z perspektywy wciąż młodego zawodnika, takie przeprawy z Olimpikiem, z Panathinaikosem. Sam pan powiedział, z jednej strony właśnie z Grekami daliście radę, z Olimpikiem, jeszcze u siebie też.
więcej było niedosytu, czy może jednak też gdzieś takiego, może nie wiem, czy radości, ale zarówno i Panathinaikos na tamte czasy, no to też nie było chyba taka słaba drużyna. Olimpik, no to już samo mówi za siebie, więc więcej niedosytu, czy jednak gdzieś takiego, może trochę tej satysfakcji było? Nie, dużo satysfakcji. Myślę, że przede wszystkim dużo satysfakcji. Panathinaikos to była jedna z najlepszych drużyn. Wtedy występowali w niej w bramce Józef Wandzik i z przodu Krzysiek Warzycha. Nie mówiąc o innych zawodnikach greckich, wygrać z nimi dwa razy to naprawdę było coś. Z Marsylią ten pojedynek w Poznaniu też bardzo, bardzo mile wspominam. Natomiast no to niesmak pozostawił rzeczywiście ten rewanż i te takie gdzieś teorie spiskowe, które się pojawiały. Myślę, że większy niedosyt będąc w Lechu odczuwałem po kolejnych próbach gry w tych europejskich pucharach. Myślę tutaj przede wszystkim o IFK Göteborg i o Spartaku Moskwa. To jakby o ile Spartak Moskwa graliśmy u siebie pierwszy mecz i przegraliśmy od razu bardzo wysoko, jak gdyby przesądzając o tym, że nie ma szans awansować, to wcześniej z Göteborgiem graliśmy u nich pierwszy mecz i przegraliśmy 1-0 po wyrównanym meczu. Trochę niezasłużenie, nawet może przegraliśmy, bramkarz gdzieś tam nasz wyszedł zza pole karne, wybił piłkę tak nieszczęśliwie, że ta trafiła pod nogi przeciwnika i on strzelił w zasadzie do pustej bramki. I wydawało się, że u siebie jesteśmy w stanie z nimi gdzieś tam powalczyć. To się okazało, że rozbili nas 3-0 i też byliśmy bez szans. Także ten mecz, ta konfrontacja z Göteborgiem dla mnie osobiście była taka bardzo rozczarowująca. Ten mecz z Spartakiem Moskwa to także już, nie wiem, może jest chyba to złe określenie, ale gdzieś tam już przygotowując się widziałem, że tam do tego też dochodziły trochę wątki takich problemów finansowych Lecha, gdzieś tak, tam też tak. Trochę te sprawy pozaboiskowe nie pozwoliły faktycznie skupić się na meczu. Znaczy, to była taka sytuacja, że też był przy klubie, działał, pomagał, wspierał, nie wiem, pożyczał, nie wiem jak to nazwać, prywatna osoba, Ryszard Górka, który miał chyba stacje benzynowe, no i oczywiście wszyscy byli zafiksowani na to, że awansujemy do tego grona tych najlepszych drużyn i tam wiadomo było, że zyski są dużo większe. Niestety nie udało się, no i zaczęły się problemy finansowe. Tuż po odpadnięciu ze Spartakiem Moskwa już z drużyny odeszli Jarek Bako, bramkarz, który był wypożyczony z Besiktaszu Stambuł z opcją, że go wykupimy, jeśli awansujemy tam do kolejnych tych rund. Odszedł Damian Łukasik i chyba Jarek Araszkiewicz. Zaraz później odszedł Jurek Podbrożny i widać było, że to tak idzie trochę w tą stronę właśnie, co nie wszyscy by sobie życzyli. Mi to się działo jesienią, a mi na wiosnę, czyli z końcem sezonu kończyła się umowa z Lechem. Wtedy to były jeszcze inne czasy, bo pomimo tego, że kończyła mi się umowa z Lechem, to ja wciąż byłem zawodnikiem jakby tego klubu i nie mogłem sobie odejść tak jak teraz. Jeszcze prawo Bosmana nie funkcjonowało. Tak, i też były przepychanki co do przedłużenia tej umowy. Ja nie bardzo chciałem się zgodzić na warunki, które klub mi zaproponował. W końcu gdzieś tam dałem się namówić, żeby jeszcze pojechać na obóz przygotowawczy do Francji z drużyną Lecha i niby tam albo miał być dla mnie jakiś klub znaleziony we Francji, albo że się dogadamy finansowo. Niestety nie dogadaliśmy się i wyjechałem do Izraela, gdzie grałem razem właśnie z Jarkiem Bako i z Damianem Łukasikiem, którzy już zimą odeszli do tego klubu.
Jeszcze do Izraela sobie wrócimy, bo to też taki dosyć ważny epizod w pana życiu, a jeszcze co do tego Lecha, bo ja powiedziałem, w pierwszym sezonie nie udało się obronić mistrzostwa, ale już dwa kolejne udało się zdobyć. Zresztą jedno z nich to dosyć ta... ciężka sprawa, zresztą też z pewnymi powiązaniami z LKS-em. No ciężka, tak, tak. Ja pamiętam sytuację, byliśmy na obozie, nie pamiętam gdzie, ale byliśmy na obozie i rano wychodząc na śniadanie, trenerem był Roman Jakubczak, spotkał mnie w holu i pyta mnie, czy słyszałem, że jesteśmy mistrzem, bo odebrano tytuł i my jesteśmy mistrzem. Dla mnie to absolutnie uczucie takie... Bez jakiejś euforii. Dla mnie liczy się to, co wygram na boisku i sportowa walka. Nie zrobiło to na mnie wrażenia. Ale oczywiście klub jakby przyjął tą decyzję i startowaliśmy dalej w tych rozgrywkach pucharowych, aczkolwiek z tego, co słyszałem, jeden z zawodników próbował nawet gdzieś tam walczyć o premię z tytułu zdobycia mistrzostwa Polski. Nie wiem, jak to się skończyło. Ale jednak jedno tak mistrzostwo, powiedzmy, bez żadnych już dodatkowych historii było wywalczone Z trenerem Apostelem chyba, o ile dobrze pamiętam, w 92 roku. Tutaj nie było żadnych jakichś tam podtekstów i zdecydowanie zdobyliśmy mistrzostwo. Wyjeżdżał pan już zatem z Polski jako zawodnik, który miał mimo wszystko dwa tytuły mistrza Polski w kieszeni oraz trochę historii w europejskich pucharach. No i właśnie do Izraela. Ten Izrael to była kwestia Apoel, to chyba się Apoel bardziej... Różnie wymawiają, Apoel Tel Awiw, tak. Tel Awiw padło na Izrael właśnie ze względu na brak zainteresowanych, ten problem, o którym pan mówił z tym odejściem z Lecha, czy... Znaczy, tak jak mówię, ja nigdy nie współpracowałem z żadnym menedżerem, do tej pory nie współpracuję. Sam decyduję jakby i jeśli się pojawia jakaś oferta, to sam ją rozważam. Wtedy też nie miałem żadnego menedżera i ten rynek, tak jak i rozgrywki, tak samo i ten rynek transferowy nie był aż tak rozwinięty jak teraz. Była tam jakaś jedna historia, gdzie ktoś mówił, że ktoś był zainteresowany tym, żebym przeszedł do ich klubu, ale nic konkretnego, więc kiedy latem w przerwie nawet między rozgrywkami właśnie zadzwonił do mnie Damian Łukasik z pytaniem, czy jestem zainteresowany wyjazdem do Izraela, to nie zastanawiałem się zbyt długo i pojechałem. Skoro oni tam byli przez pół roku razem z Jarkiem Bako i chwalili sobie, to uznałem, że dla mnie to też będzie niezła przygoda. No i właśnie, wyjechał pan do Izraela, taka to pierwszy zagraniczny wyjazd na stałe, no bo wcześniej to raczej właśnie jakieś obozy albo wyjazdy pod kątem europejskich pucharów. A jak czuł się człowiek w jeszcze Izraelu, gdzie taka różnica kulturowa dosyć duża względem Polski. Jeszcze pan na początku tam był bez rodziny, więc tak naprawdę jedyne znane twarze no to właśnie byli Damian Łukasik i Jarek Bako. No na pewno to nie jest łatwe. Ja szczerze mówiąc, kiedy Damian Łukasik zadzwonił do mnie z takim pytaniem, to byłem pełen obaw, bo wcześniej gdzieś tam w telewizji oglądałem, że tam ciągle są jakieś problemy, jakieś bomby spadają, jakieś zamieszki, ktoś tam walczy z kimś niespokojnie, więc trochę jakby tym byłem wystraszony, ale po rozmowie właśnie z Damianem on powiedział, że tam on nic takiego nie odczuwa, jest spokojnie, oczywiście trzeba coś tam uważać, ale nie jeździ się komunikacją miejską, a tam były właśnie te detonacje gdzieś tam w autobusach. Mówi, żeby się tego absolutnie nie obawiać, ale pomimo tego pierwsze dwa miesiące byliśmy skazani jakby na siebie, mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu w trójkę. Dla mnie to była zupełna nowość, więc gdzieś tam patrzyłem na nich i obserwowałem, jak się zachowywać, co robić. Po dwóch miesiącach przyjechała rodzina i powiem tak, że
właśnie te pierwsze pół roku to tak naprawdę było fantastyczne, bo ja tak pojechałem do kraju, gdzie języka nie znałem, gazet nie można było przeczytać, więc tak do końca nie wiedziałem ani jakie drużyny są w lidze, grają, wiedziałem tylko z kim gramy następny mecz i to było najlepsze, co mogło mnie spotkać. Skupiałem się na każdym kolejnym meczu, a w te wszystkie dni, kiedy jeździłem na trening, zabierałem rodzinę na plażę, oni sobie siedzieli nad morzem, jak wracałem z treningu, zabierałem ich do domu, jechaliśmy coś zjeść. Wszystko bardzo fajnie się układało, niczym tam w zasadzie się nie przejmowałem. Pogoda była bardzo dobra, jedzenie bardzo dobre, ludzie sympatyczni, szczególnie ci ludzie, którzy powiedzmy to młodsze pokolenie. Nie miałem na co narzekać, absolutnie. Czułem się tam bardzo dobrze i bardzo dobrze mi się tam grało. Czy było coś, co pana jakoś tak najbardziej uderzyło, powiedzmy, już po tej przeprowadzce do Izraela, taka największa różnica, abstrahując od tych historii, które pan słyszał przed przeprowadzką, to już powiedzmy po miesiącu, po dwóch tak funkcjonowania w Izraelu, co było takie najbardziej szokujące? Dla mnie to pierwsze, co mnie zszokowało, czy byłem tym mocno zdziwiony, to kiedy wchodziło się do jakichś supermarketów większych i żołnierze stali przy wejściach i sprawdzali na przykład torebki, więc dla mnie to było trochę dziwne, ale zrozumiałem, po co to było robione, więc myślę, że to był pierwszy taki dla mnie dziwny jakby obraz tego kraju. Natomiast później to wydaje mi się, że tutaj no, trzeba się było przyzwyczaić też do tego, że tam w piątek już po południu to robił się spokój na mieście, już tam się nic nie działo, natomiast niedziela była normalnym dniem pracy, więc trochę trzeba się było przestawić. No i oczywiście święta, które my obchodziliśmy, Bożego Narodzenia, oni nie, zdarzało się tak, że w święta były normalnie mecze, to dla nas też, czy dla mnie osobiście było też trochę przynajmniej w tym pierwszym roku trochę dziwne, ale poza tym to chyba nic. Jeżeli jakieś zaskoczenie, to na plus. Bardzo fajne parki, gdzie można było sobie spokojnie iść, usiąść, pograć w piłkę, czy rozpalić grilla. Nawet ludzie siadali i w ten sposób gdzieś tam odpoczywali. Czyli raczej takich mało, powiedzmy, było negatywnych historii, no bo to zawsze jednak gdzieś, jedno to jest przeprowadzka, powiedzmy, gdzieś tutaj tak po sąsiedzku, czy to w Europie, jakaś Francja, Niemcy, Włochy, ale nawet na Bałkanach, a co innego gdzieś ten Izrael, który jest tutaj za Morzem Śródziemnym, trochę dalej, a też chyba tak narodowo czasem różnie to względem. Tak, ale my byliśmy w Tel Awiwie. W Tel Awiwie było mnóstwo Polaków i oni w każdą niedzielę gdzieś tam się spotykali w takiej dzielnicy na Jaffa, gdzie był kościół polski ksiądz i tam ludzie mogli gdzieś z sobą porozmawiać, znaleźć jakąś pomoc. Naprawdę to tam życie dla mnie wyglądało bardzo dobrze, czuliśmy się tam swobodnie, aczkolwiek no, nie będę ukrywał, że ze trzy takie momenty trudne dla nas, dla rodziny były, bo kiedy Saddam Hussein gdzieś tam groził użyciem bronią chemiczną i zobaczyliśmy w sklepach, że ludzie wykupują rolki folii i zaklejają okna, no to trochę nas to niepokoiło. Wracałem z treningu, widziałem, że duże kolejki gdzieś tam stoją, okazało się, że to wydawali maski przeciwgazowe, no to lekka nerwowość na pewno w rodzinie była i dzwoniliśmy do ambasady z pytaniem, co mamy robić, ale dostaliśmy informację, że jeśli będzie coś się działo rzeczywiście, to oni będą w stanie nam pomóc. I jeszcze ze dwa takie momenty pewnie były, ale generalnie rzeczywiście ten czteroletni pobyt tam bardzo mile wspominam. To ja skupmy się na pozytywach. A tak dzisiaj, w 2022 roku, ponad
chyba z ponad 20 lat, jak już pan z Izraela wrócił, jest coś takiego, co z tej kultury izraelskiej, czy generalnie z Izraela, pan powiedzmy przyniósł ze sobą do Polski? Może nie wiem, jakaś coś kulinarnego, może coś muzycznego, nie wiem, mogę się zaskoczyć. No tak, jak wracaliśmy, to znaczy w ogóle przez ten pobyt człowiek zaczął się przyzwyczajać właśnie do tej ich kultury, między innymi do tego, że ja spodobała mi się ich muzyka. I kiedy wracaliśmy, to ja zakupiłem zestaw płyt takiego jednego piosenkarza, który mi się bardzo podobał, Shlomo Arci chyba się nazywał. Gdzieś tam w domu te płyty na pewno jeszcze leżą. Poza tym ta słynna Diva La Diva to była też przecież z Izraela, która wygrała Eurowizję. Też mieliśmy tą płytę. A jeśli chodzi o kulinaria, to powiem tak, no coś tam na pewno przywieźliśmy, bo rzeczywiście to jedzenie tam było bardzo dobre. Z żoną tęsknimy za tym, żeby właśnie pojechać i zjeść dobre ryby, bo naprawdę byliśmy w takiej restauracji, gdzie no, lepszych ryb nie jedliśmy chyba do tej pory. No, czyli jednak trochę tych pozytywów jest. A patrząc pod kątem piłkarskim, no bo wyjechał pan z Ligi Polskiej do Ligi Izraelskiej, jak bardzo ona się różniła od tego, co pan znał? Myślę, że tam 4-5 zespołów na pewno było na wysokim poziomie i to te 5 zespołów gdzieś tam jakby walczyło między sobą o to, kto będzie mistrzem. Pewnie ciut wyższy jeszcze wtedy poziom był mimo wszystko w Polsce, ale to nie było jakoś tak, że duża różnica. Ja tego tak nie odbierałem. Wydawało mi się, że naprawdę te kluby z czołówki dysponują i dobrymi kadrami, dobrymi trenerami i warunkami do tego, żeby grać na dobrym poziomie. Zresztą z tego, co zasłyszałem, pamiętam podczas jednego pana spotkania z kibicami, to taki najbardziej dla pana pamiętny mecz to właśnie był rozgrywany w Izraelu. No tak. Mówię. Myślę, że takie mecze zdarzają się rzadko. My wtedy akurat, to był chyba drugi sezon mój w Izraelu. W pierwszym sezonie zajęliśmy miejsce, które dało nam możliwość gry w europejskich pucharach, ale dosyć szybko odpadliśmy. W drugim sezonie sprowadzono chyba 2 albo 3 zawodników, którzy grali w reprezentacji Izraela i ambicje były oczywiście dużo większe, żeby włączyć się o walkę o mistrzostwo kraju. Natomiast sezon zupełnie źle się dla nas zaczął i mieliśmy duże problemy ze zdobywaniem punktów do tego stopnia, że w pewnym momencie byliśmy gdzieś tam jakby zagrożeni nawet walką o utrzymanie do tego stopnia. I graliśmy na wiosnę bardzo ważny mecz u siebie w Tel Awiwie z zespołem z Jerozolimy, z Bejtarem, który był murowanym w tym momencie już kandydatem do mistrzostwa Izraela. I dla nas to oczywiście bardzo trudny mecz się wydawał. Jeszcze w 20 chyba minucie dostaliśmy, obrońca dostał czerwoną kartkę, graliśmy w 10. I od tego momentu nagle okazało się, że my w 10 potrafiliśmy zdominować tego kandydata do mistrzostwa i wygrać 4-0 na własnym boisku, co było naprawdę niesamowitym wyczynem. Wtedy kibice tego Bejtaru będący na meczu wydawało się, że o mało nie wejdą na boisko, bo byli tak wściekli, że przegrali z zespołem, który broni się przed spadkiem, a oni walczą o mistrzostwo Izraela. No zresztą kibice Bejtaru Jerozolima, z tego co wiem, mają dosyć specyficzną reputację. No, i to jest ciekawe, że ja byłem tam 4 lata i ja dopiero, nie wiem, rok temu czytałem książkę Kołodziejczyka i no właśnie, Anity Werner. Bo też ją czytałem. I dopiero z tego się dowiedziałem, że tam aż
takie rzeczywiście niesamowite rzeczy się działy. I ja tych ludzi znam, o których opisują. Ten Coren Fine, prezes Bejtaru Jerozolima, to był bramkarz, któremu strzelałem bramki, będąc tam. Po prostu no, nie chciało mi się wierzyć, że aż takie rzeczy tam się dzieją. No, czyli jednak trochę... No, tak to trochę jest, że dzieją się rzeczy, o których my nawet nie mamy pojęcia, gdzieś tam pan gra. Tak, bo często jest tak, że jak się jest blisko czegoś, tego się nie dostrzega. Dopiero trzeba stanąć z boku, żeby pewne rzeczy zauważyć. Do tematu książek jeszcze później wrócimy. Pojawiła się jedna niedawno książka, troszeczkę związana z polską szkołą futbolu i chciałem się troszeczkę o to podpytać. Ale wracając do kariery zawodniczej pana, a ostatecznie po bycie w dwóch klubach, no bo najpierw pan w Hapoelu Tel Awiw, a później w Maccabi, ironia Ashdod, jeśli dobrze wymawiam, a wrócił pan do Polski, do Hutnika Kraków. Taki wybór czym podyktowany? Przede wszystkim rodzina miała duży wpływ na to. Już sam pobyt w tym Maccabi Ironii Ashdod był spowodowany tym, że był limit obcokrajowców wtedy też w Izraelu. Zmienił się trener w Apoelu Tel Awiw, który sprowadził sobie swoich zawodników. Ja byłem jedynym zawodnikiem, którego on nie sprowadzał z tej starej ekipy, jak można tak nazwać. No i chciał zrobić wszystko, żeby mieć tych swoich, więc po pierwszej rundzie ściągnął kolejnego swojego zawodnika, niby napastnika, bo tam dobrze graliśmy, ale mało bramek strzelaliśmy i to jak byłby główny powód. A jeszcze ja przed tym sezonem powiedziałem, że to jest ostatni rok mojego pobytu w Izraelu, bo później chcę wrócić ze względu na dzieci, które muszą iść do szkoły. No i to jakby było powodem tego, że sprowadzono tego napastnika. Ja musiałem odejść z klubu, ale nie chcieliśmy zimą wracać do Polski, więc jeszcze te pół roku zostałem właśnie w tym Maccabi Ironii Ashdod. I po tym pół roku zdecydowaliśmy się już na powrót właśnie do Krakowa, dlatego Hutnik, że akurat w międzyczasie w Wiśle zmieniła się jakby koniunktura. Wszedł pan Bogusław Cupiał z dużymi pieniędzmi i zaczął sprowadzać wszystkich byłych zawodników z polskiej ligi, którzy wyjechali za granicę. On ich zaczął sprowadzać z powrotem do Polski, do Wisły. Więc trudno było gdzieś tam, mając 30 kilka lat, liczyć na to, że wrócę do Wisły. Chcieliśmy wrócić do Krakowa, więc padło na Hutnika, który grał wtedy w tej drugiej lidze, czyli obecnie pierwszej. Po prostu po to tylko, żeby grać sobie dla przyjemności, bo ta kariera piłkarska wydawałoby się, że dosyć długa, ale to zleciało, że człowiek nawet nie zdążył się oglądnąć. Ja dalej chciałem grać w piłkę, więc stąd Hutnik. A życie bywa przewrotne, bo sam pan powiedział, że raczej nie spodziewał się angażu, zatrudnienia, bycie ściągniętym do Wisły Kraków, a jednak życie potoczyło się inaczej. No, to jest właśnie najdziwniejsze w tym wszystkim i dla mnie najbardziej takie fascynujące, bo ja zaczynając jakby w ogóle tą przygodę z piłką, trenując w Wiśle, marzyłem o tym, żeby z Wisłą zdobyć tytuł mistrza Polski i zagrać w europejskich pucharach. No i grając w Hutniku zdarzyła się historia taka, że trenerem był Jurek Kowalik, a w Wiśle po tej pierwszej jakby euforii przyszedł też drobny kryzys. Stracił pracę trener Smuda. Mieli dużo problemów z kontuzjami. Nie mieli tak naprawdę zawodników na to, żeby zabrać na kolejny mecz. I padła jakby propozycja zatrudnienia trenera Kowalika, czyli mojego trenera z Hutnika. Ściągnięto go do Wisły. Widział, że nie ma zawodników, brakuje mu ludzi. To
chciał zabrać ze sobą mnie. Ja oczywiście zgodziłem się i tak naprawdę to miało być do końca grudnia. Ja tam chyba w połowie września przeszedłem i miało być do końca grudnia. Kontrakt w zasadzie nie był wiele lepszy niż ten, co miałem w Hutniku. Potem się okazało, że jednak zostałem na dłużej i udało mi się spełnić te moje marzenia. No właśnie, pan wrócił do tej do Wisły po szybka matematyka z 10 latach? No, 9 powiedzmy, tak, bo w 90 odszedłem i wróciłem w 9, tak mi się wydaje, z tego co mam na ściągawce. I no, to chyba było taki troszeczkę szok, patrząc na to, jak... Znaczy, no wiadomo, że pan obserwował media, obserwował to, co się dzieje, no ale jednak wyjeżdżał pan z Wisły jako młody zawodnik, z tej Wisły, która musiała pana sprzedać, bo już tam były problemy poważne, dosyć finansowe, a wraca do tej Wisły w początkowej erze pana Cupiała, która no, zapisała się takimi charakterystycznymi dosyć zgłoskami w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o wydawanie różnych finansów. No na pewno dwa różne światy, dwa różne kluby, jakby można było powiedzieć, gdzieś tam próbując porównać ten czas, kiedy byłem za pierwszym razem, a kiedy wróciłem w tym 99 roku, to bez dwóch zdań. Natomiast no, dla mnie, pomimo tego, że miałem 30 kilka lat, to dla mnie to było tak, jakbym po raz pierwszy znowu wszedł do tego klubu. Wracając do Wisły, a tak jak powiedziałem, inne realia, ale też właśnie inne założenia. Pan powiedział, że marzył o tym, żeby zdobyć mistrzostwo z Wisłą, zagrać w europejskich pucharach, no i to się udało. Zresztą trochę tych dosyć słynnych historii takich pucharowych było już po zdobytych mistrzostwach, no bo chociażby zaczynając od jeszcze puchar UEFA w sezonie 0001 z Realem Zaragoza i FC Porto. Ja to powiem szczerze, jak się tak do tego przygotowywałem, patrząc już właśnie na te... Jedno to pojedynki, które miał pan w Lechu Poznań, z jakimi zespołami, z jakimi tam zawodnikami, ale też już troszeczkę znowu zrzucam na metrykę, trochę bardziej kojarzę już zawodników z tej późniejszej ery i tam patrząc chociażby nazwiska w Porto, później była Barcelona w Krakowie, Inter Mediolan i ten w pucharzu UEFA z Parmą, Schalke i Lazio, no to po prostu trochę można się złapać za głowę. Jak pan to wszystko wspomina? No bo to jest naprawdę taki dosyć... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. No, ciekawy chyba ten czas, tak to można podsumować. Nie, no bardzo ciekawy i na pewno nie spodziewałem się właśnie mając tam 30 kilka lat, że wtedy gdzieś jestem w stanie to osiągnąć i spełnić. Dla mnie mecz na Camp Nou to na pewno wielkie, wielkie wydarzenie. Nie zagraliśmy tam wielkiego meczu, ale sama atmosfera, stadiony i w ogóle ta otoczka to dla nas było coś wyjątkowego. Mecze z Interem, Porto, czy ten znowu historyczny, mogę powiedzieć, mecz z Saragossą, to jakieś niewyobrażalna rzecz, która naprawdę zdarza się chyba, nie wiem, no może raz na 100 lat, bo tak naprawdę w Saragosie powinniśmy przegrać nie 4-1, ale może 5, 6 albo 7 w końcówce meczu, kiedy mocno nas przycisnęli. I rewanż, który w czwartej minucie strzelamy sobie samobójczą bramkę i tak naprawdę to wszyscy myśleli o tym, żeby ten mecz dobiegł do końca. W drugiej połowie udało nam się odwrócić losy meczu i w karnych wygrać. Zresztą jeśli chodzi o te pojedynki takie domowe w pucharach, no to można byłoby w każdym z tych czterech kolejnych lat. No, pan mówił o pojedynku z Barceloną na Camp Nou, no ale w Krakowie już ten mecz wyglądał zdecydowanie inaczej. No tak, to był szalony mecz, gdzie prowadziliśmy dwa albo trzy razy i w końcu to Barcelona okazała się lepsza, wygrywając z nami 4-3, ale
Powiedzmy sobie szczerze, no to był mecz, kiedy ta Barcelona wróciła dopiero co z urlopów i pewno nie była w najwyższej formie, ale mimo wszystko dla kibiców było to wielkie wydarzenie i mecz, który się fajnie oglądało i fajnie się wspomina. Myślę, że każdy ten kolejny mecz z Lazio, pamiętam całą tą historię, gdzie po remisie w Rzymie miał być rewanż w Krakowie, boisko było zamarznięte, próby odmrażania tego boiska nie przyniosły skutku, gdzieś tam przekładany ten mecz i w efekcie to Lazio awansowało dalej. Na pewno to są wspomnienia, które gdzieś zostają i miło się to wspomina. Szkoda, że nie udało się właśnie gdzieś tam awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo na pewno to też był gdzieś cel ówczesnego właściciela, ale myślę, że każdego zawodnika z tej drużyny, każdy zawodnik z tej drużyny marzył o tym, aby w tej Lidze Mistrzów wystąpić. No właśnie o to miałem pytać, bo wy też mierząc się w tych europejskich pucharach wtedy w Wiśle Kraków, no wymieniłem już chwilkę temu wszystkie te kluby, z którymi wy walczyliście, no i chyba trochę, czy trochę, myślę, że na pewno żal tego, że ta reforma Platiniego, która trochę ułatwiła chociażby polskim klubom walkę w europejskich pucharach, zdarzyła się dopiero później. No na pewno tak. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że trafialiśmy na gigantów, bo te zespoły, które przyjeżdżały do Krakowa, no to były zawsze faworytami i ciężko było się przebić. Może rzeczywiście, gdyby ta ścieżka była trochę inna, to byłoby nam łatwiej. Aktualnie ciężko byłoby mi sobie wyobrazić polski klub, który chociażby pokonał, no wiadomo, oczywiście no, dzisiaj to Parma czy Schalke to nie jest taka siła jak wtedy, no ale to, tak porównując to, no to ciężko mi jakiś polski klub sobie wyobrazić teraz w Europucharach, jak, no zresztą trener oglądał na pewno to, jak to wyglądało w tym sezonie i jak i można było sobie porównać, jak to wyglądało kiedyś. Pan powiedział o ambicjach właściciela, o ambicjach pana Cupiała, o którym krążą po świecie legendy. Pan z nim miał... Ile miał pan do czynienia jako zawodnik? No bo można było słyszeć, że pan Cupiał bardzo żywo interesował się tym, jak to wszystko na co dzień wygląda w klubie. Nie miałem za dużo okazji do tego, aby z panem Cupiałem przebywać i spotykać się. Jako zawodnik bodajże dwa razy. Raz po meczu przyszedł do szatni i gdzieś tam luźno rozmawialiśmy. Po meczu, który zremisowaliśmy w Krakowie chyba z Legią Warszawa. I raz byliśmy z delegacją na urodzinach u pana Cupiała w Myślenicach. Było to do południa, a po południu był trening, trenerem wtedy był Smuda i pamiętam, że pojechaliśmy tam w trójkę jako rada drużyny, weszliśmy do tego jego pokoju, on oczywiście wszedł, pyta co się napijemy, my oczywiście no nic nie napijemy się, bo my mamy trening po południu, a to ja zadzwonię do Smudy, żeby odwołał, ale nie skorzystaliśmy, więc to były takie chyba dwa spotkania jako zawodnik z panem Cupiałem. Jako trener też może ze trzy razy miałem okazję gdzieś tam osobiście rozmawiać, ale no wiadomo, był na bieżąco cały czas, bo miał ludzi, którzy mu jakby wszystko referowali, co się dzieje i rzeczywiście interesował się mocno drużyną. No zresztą to zainteresowanie także dosyć emocjonalnie przede wszystkim tam do różnych spraw, jak to się toczyło. Pan to zresztą jako zawodnik i pewnie jako trener jest w stanie wspomnieć. No tak, ja myślę, że były takie fazy, że gdzieś to zaangażowanie było ze strony pana Cupiała większe. Później jak były jakieś niepowodzenia, to trochę ten entuzjazm opadał i później znowu przychodziła jakaś fala, gdzie znowu była chęć zrobienia czegoś. Pan karierę ostatecznie kończył w Górniku Zabrze. To taki dosyć krótki epizod.
Krótki i tak jak mówię, no, dla mnie piłka od najmłodszych lat była czymś wyjątkowym i ja naprawdę nie chciałem kończyć tej przygody. Po tym, jak nie przedłużono ze mną kontraktu w Wiśle i nie zaproponowano mi żadnej funkcji, chociaż wcześniej były jakieś tam wstępne rozmowy, kiedy przyszło co do czego, jak zapytałem, czy mają dla mnie jakieś propozycje, to usłyszałem odpowiedź, że nie, więc zapytałem, czyli co najlepiej byłoby, gdybym odszedł sobie. No tak, no to postanowiłem dalej w tą piłkę grać i klub pierwszy, który się pojawił, Górnik Zabrze, który też występował w Ekstraklasie, więc postanowiłem, że tam dalej będę grał i byłem tam przez, powiedzmy, trochę więcej niż rok i też później wydarzenia gdzieś tam rodzinne spowodowały, że ta moja kariera nagle gdzieś tam stanęła i musiałem podjąć znowu decyzję taką, że kończę grać w piłkę i przechodzę z trenerem Liczką z Zabrza jako asystent do Wisły. No właśnie, bo to dzięki trenerowi Liczce pan do tego zawodu wszedł, bo z tego, co gdzieś czytałem w jakimś wywiadzie z panem, to pan tak na początku jakoś nie planował, nie zastanawiał się nad tym, czy akurat być trenerem. Więc można powiedzieć, że to właśnie dzięki panu Liczce poniekąd siedzimy tutaj i dzisiaj rozmawiamy. No myślę, że tak, ale myślę, że to nie była taka prosta jakby sprawa, jak patrzę na to z perspektywy tych lat, bo sytuacja była taka, że trenerem w Wiśle wtedy był Henryk Kasperczak. Klub był na... Drużyna była na pierwszym miejscu w tabeli, nie poszło w pucharach, no i zaczęło się gdzieś tam rozważać zmianę trenera. A w Górniku trenerem był Werner Liczka i no powiedzmy, że gdzieś tam nieźle to funkcjonowało. Może nie byliśmy jakąś tam wielką siłą, ale na ten budżet, na ten skład, który mieliśmy, to powiedzmy, że ten zespół nieźle wyglądał i padła gdzieś tam propozycja, że trener Liczka ma objąć Wisłę, ale no jak patrzę na to i pamiętam, jak to było, kibice mieli wielkie pretensje o to, że w ogóle myśli się o zmianie trenera, ponieważ trener Kasperczak, tak jak mówię, był na pierwszym miejscu z zespołem i nie było jakby powodów do tego, bo zespół grał dobrze, odpadł z pucharów, oczywiście to był gdzieś tam wielki niedosyt. No ale decyzja zapadła i trener Liczka miał zostać tym trenerem Wisły i teraz ja tak patrzę z perspektywy, to ja zostałem asystentem i Tomek Kulawik, ludzie, którzy byli z tą Wisłą przez lata związani i wydaje mi się, że to był też taki ruch właśnie w tym kierunku, żeby trochę ten wizerunek trenera Liczki jakby podbudować i dać mu ludzi, którzy z tą Wisłą byli związani. I tak, oczywiście ja nie myślałem wcześniej o tym, że ja będę trenerem, kiedy będę trenerem, czy ja w ogóle będę trenerem, bo ja ciągle myślałem o tym, żeby grać w piłkę. Ja pamiętam, jak właśnie za trenera Kasperczaka w tym ostatnim sezonie, kiedy miałem kontrakt, pojechaliśmy na zgrupowanie przed jakimś meczem, chyba przed Ruchem Chorzów i zabrał dwóch zawodników więcej. Ja miałem wtedy już no 30 parę lat. Dwóch zawodników więcej zabrał i jak wysiadaliśmy z autokaru przed stadionem, już przed meczem, to on dopiero podszedł do mnie i jeszcze do jednego i powiedział, że my się dzisiaj nie przebieramy, że nie jesteśmy w tej osiemnastce. To dla mnie to był po prostu cios taki, jakbym, nie wiem, koniec świata. Przeżywałem to niesamowicie, bo ja czułem się na siłach, ja chciałem grać i zdawałem sobie sprawę, że po prostu będę musiał gdzieś szukać czegoś innego, a nie przygotowywałem się do tego, że będę trenerem. Jak odszedłem do tego Górnika,
to pamiętam, że gdzieś pierwsze notatki wtedy zacząłem robić, co my tam robimy na treningach. Przeważnie zawodnicy gdzieś tam dużo wcześniej, którzy myślą o tym, żeby być trenerem, biorą się za takie rzeczy i próbują gdzieś tam coś odnotowywać. Ja dopiero wtedy zapisałem pierwsze strony z jakimiś notatkami, a później no to już poszło. No właśnie w takim razie można powiedzieć, że pan miał, czy był taki moment, że kończę karierę, mija jakiś czas i dopiero właśnie, nie wiem, zostaję asystentem. No to, tak, jeśli dobrze rozumiem, to tak naprawdę nie miał pan takiej pauzy od piłki nożnej w tamtym czasie przynajmniej. Ale myślę, że to dobrze, że to tak poszło właśnie. Skończyłem i wziąłem się od razu jakby za coś innego. Nie było to łatwe przejść tak od razu na drugą stronę, tym bardziej, że z wieloma tymi zawodnikami grałem jeszcze na boisku. I początki na pewno były dla mnie trochę takie dziwne, ale z drugiej strony fajnie, bo właśnie nie było tego momentu na zastanawianie się, co ja teraz będę robił, czym się zająć, w którą stronę pójść. Ale uważam, że czekałem jakby na ten ruch ze strony Wisły w momencie, kiedy nie przedłużyli ze mną kolejnej umowy, że zaproponują mi jakąś pracę na przykład z młodzieżą. Bo ja tak naprawdę nauczyłem się pracować jako trener dopiero później. Najpierw byłem asystentem u trenera Liczki, później u następnych, ale dopiero w 2007 roku, kiedy przyszedł Maciej Skorża i wziął sobie własny sztab, ja zostałem przesunięty najpierw do drużyny rezerw Wisły, gdzie byli sami młodzi chłopcy i ona wytrwała tylko pół roku, ta drużyna, druga drużyna, a później pracowałem z młodszymi juniorami Wisły. I ja tak naprawdę tam się nauczyłem jakby całej pracy, organizacji, jak to trzeba wszystko sobie poukładać. Byłem sam, byłem kierownikiem, gospodarzem, trenerem, rodzicem wychowawcą i trzeba było być przygotowanym na każdą ewentualność, bo tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, kiedy kto przyjdzie na trening, czy dzisiaj będę miał tylu, czy tylu. Okazywało się na boisku, kto jest i trzeba było sobie z tym radzić. Natomiast no, taki dla mnie fakt, który sprawiał mi dużo frajdy, to, że trenowaliśmy na różnych obiektach i dojeżdżaliśmy wynajmowanym busem z klubu na te właśnie obiekty i mieliśmy określone godziny, o której wyjeżdżamy i o której trenujemy, bo boiska były zarezerwowane, inne drużyny przyjeżdżały. I spóźnili się raz dwaj zawodnicy, nie mogliśmy na nich czekać, a to młodzi chłopcy po szkole, no gdzieś tam coś ich przytrzymało. Okazuje się, że pojechaliśmy bez nich, ale przyjeżdżamy na to boisko, a oni już tam są. Oni sobie wzięli taksówkę i przyjechali, bo oni chcieli być na treningu. Dla mnie to było coś fantastycznego, no, że młodzi chłopcy, dobra, nie zaczekaliśmy na nich, a oni jeszcze i tak byli szybciej niż my i czekali już na boisku na trening. Więc tak jak mówię, ta praca z młodzieżą była o tyle fajna, że młodzież jest taka, że co się im powie, to będą robić, nie będą się zastanawiać, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Trzeba być tylko sprawiedliwym i uczciwym wobec nich i oni będą robić wszystko, co się im powie. No to jest jednak troszeczkę różnica względem pracy już z dorosłymi piłkarzami. Zresztą ja akurat miałem do pana takie pytanie, ale nie jestem pewien, czy teraz będzie ono zasadne. Czy w takim razie może ma pan jakieś rady dla piłkarzy? Bo myślę, że może by z nas się jeden czy dwóch w ŁKS-ie, którzy już są raczej bliżej tego końca kariery niż dalej. Co można takim zawodnikom radzić? Jak sobie radzić z tym końcem kariery? Nie no, przede wszystkim ja to w szatni na samym początku powiedziałem, że chciałbym, żeby oni się mocniej zaangażowali nie tylko w to, co mamy robić na treningu, ale żeby zaczęli się zastanawiać nad tym, dlaczego my to robimy i jak my to robimy. Żeby oni właśnie w tym kierunku szli, bo nie wiem ilu z nich, nie wiem ilu z was zamierza być trenerem albo w przyszłości, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to ważne, żebyście już teraz zaczęli nad tym myśleć i zastanawiać się, czemu akurat takie rozwiązania taktyczne, czemu chcemy to zrobić, czemu chcemy to zrobić w ten sposób, bo później łatwiej będzie właśnie im wejść
w tą rolę już tego trenera, obojętnie jakiego zespołu. Bo młodzi trenerzy to wyobrażają sobie tak, że pojadą na kurs, zdobędą jakieś papiery, a na tym kursie oczywiście będą różne jakieś wykłady, materiały i oni to wszystko skopiują na pendrive'y, na kartki i później tylko przyjdą i będą przewracać te kartki i robić trening. No tak, to tak nie działa i trenerem się jest wtedy, kiedy się dostosowuje te wszystkie rzeczy do własnych potrzeb, do tego, jaki się ma zespół, kogo się trenuje, gdzie się trenuje i co się chce zrobić. Jest takie określenie na tak niemiecką młodą generację trenerów, trenerzy laptopowi, bo to właśnie tacy, którzy dużo analizują, dużo patrzą na te dane, expected goals, expected assists i tak dalej, zastanawiam się, jak pan, mówiąc właśnie o tym, jak pan na to patrzy z takiej perspektywy doświadczonego szkoleniowca, który w trochę innych czasach dorastał. Nie, no, przede wszystkim tak, no wiadomo, to wszystko jest fajne, tylko do tego trzeba mieć ludzi, którzy będą to robić, analizować, ale najważniejsze, żeby wyciągać z tego jakieś wnioski konkretne. Mnie osobiście te wszystkie statystyki to trochę śmieszą, bo takie, jak słyszę, ja wiem, że komentatorzy, eksperci, którzy komentują te mecze, przygotowują się, wyciągają różne jakieś tam sensacje i tak dalej, ale jaki to ma sens, że na przykład oni w 15 minucie mówią, że ten zespół jeszcze w tym sezonie w pierwszym kwadransie nie strzelił bramki. No jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma wynik końcowy. A czy oni strzelili w 15 czy w 80, kogo to interesuje tak naprawdę? No statystyków właśnie po to, żeby gdzieś tam popatrzeć i mówić o czymś, co w zasadzie nie jest do końca nikomu potrzebne. Wydaje mi się, że w ogóle to komentowanie meczy to nie komentuje się teraz meczy, tylko się wygłasza swoje jakieś teorie i przemyślenia. Opowiada się o różnych rzeczach podczas meczów, to też zależy od komentatora. Ja to powiem szczerze, że i tak wolę czasem takie statystyki niż różne takie już przemyślenia, bym powiedział, natury prywatnej. Nie będę wskazywał na konkretnego komentatora, ale może niektórzy się domyślą, o czym mówię. W każdym razie jeszcze tak, żeby postawić już kropkę przy tej karierze zawodniczej u pana, największą taką, może nie tyle rozczarowaniem, ale jakąś taką rzeczą, która może trochę dołuje, jest reprezentacja Polski, no bo tam akurat miał pan takie kilka krótkich epizodów, ale bez meczów o punkty, jeśli się nie mylę. Bez. Były to tylko mecze sparingowe. Czy ja wiem? Myślę, że nie byłem aż takim zawodnikiem, który mógłby rozegrać gdzieś tam wiele meczy na wielkich imprezach. Ja myślę, że... Akurat w latach 90. to jakoś tak dużo tych wielkich imprez, no poza igrzyskami, nie było. No to ja na igrzyska się nie łapałem i tak już, ale czasami tak jest, że ja na przykład zaczynałem w małej miejscowości w Sułkowicach. Kiedy przyszedłem do Wisły, to już miałem 15 lat i dopiero zaczynałem trenować w trzecich juniorach Wisły. W tym czasie z tych klubów właśnie większych zawodnicy w moim wieku już jeździli po różnych reprezentacjach. Od juniorów po jakieś tam młodzieżówki i tak dalej. Różne konsultacje. Ja nie byłem na żadnej konsultacji, bo tak naprawdę to nikt mnie nie znał. I ja dopiero pojechałem na reprezentację młodzieżową, kiedy zacząłem grać wtedy właśnie systematycznie w ówczesnej drugiej lidze polskiej po spadku Wisły. Dopiero gdzieś tam mnie dostrzeżono, więc to też wydaje mi się, że ma duży wpływ na to, jak ta kariera przebiega. Czasami po prostu gdzieś tam ten przysłowiowy łód szczęścia powoduje, że te kariery inaczej się toczą. Ja wszystko, co osiągnąłem, to osiągnąłem dzięki temu, że byłem uparty, zawzięty i miałem charakter, że nigdy się nie poddawałem. To nie było tak, że mi wszystko łatwo gdzieś tam przychodziło. Ja nie mówię, że nie miałem talentu, bo wydaje mi się, jak patrzę na tych rówieśników, z którymi gdzieś tam grałem, to
to ja miałem smykałkę i do tego, żeby dryblować, żeby uderzać. Pamiętam siebie, jak chodziłem gdzieś tam na boisko asfaltowe z kolegą i on mi dośrodkowywał, a ja uderzałem z woleja, ale wydaje mi się, że w moim przypadku jakby coś innego miało wpływ na to, że może ta kariera reprezentacyjna nie była aż taka. Myślę tutaj o tym, że właśnie to, że pochodziłem z małej miejscowości, że ten ustrój wtedy był taki, jaki był, że my mieliśmy te kompleksy takie, które nie pozwoliły nam jakby się przebić. Ja nie potrafiłem się rozpychać łokciami, dochodząc gdzieś tam do jakichś sukcesów, więc nie żałuję. Pewno, że chciałbym zagrać jakiś mecz o punkty, ważny mecz w reprezentacji, wysłuchać hymnu, ale to, co osiągnąłem, wydaje mi się, że dla mnie jest to duża satysfakcja. Tak jak powiedziałem, ja osiągnąłem to wszystko swoją pracą. W tym miejscu postawimy sobie przecinek. A naszych słuchaczy zapraszam już niebawem na drugą część naszego podcastu Po Gwizdku, gdzie wrócimy do rozmowy z trenerem Kazimierzem Moskalem. Wracamy do naszej rozmowy z trenerem Kazimierzem Moskalem w ramach Ełka Siackiego podcastu Po Gwizdku. Panie trenerze, rozmawialiśmy wcześniej o pana bogatej karierze piłkarskiej. W gablocie zdobyte Mistrzostwa Polski, gra z poważnymi rywalami w europejskich pucharach. Zważywszy na tą specyficzną atmosferę piłkarskiej szatni i szyderkę w niej, ma pan zbiór historii anegdot, żeby powiedzieć zawodnikom, jak chociażby się coś robiło grając w Lidze Mistrzów albo zdobywając Mistrzostwa Polski? Właśnie staram się unikać takich rzeczy. Oczywiście, że opowiadam jakieś tam anegdoty, jeżeli akurat ma to nawiązanie do danej sytuacji, do danego, nie wiem, dnia, meczu, ale staram się unikać z tego względu, że przeżyłem to też jakby w szatni, nie na swoim przykładzie. Byłem asystentem u jednego trenera, który ciągle powtarzał zawodnikom, a ja to grałem, a ja to wygrałem tyle tytułów, a mnie to trenerzy, ze mną to trenerzy chcieli pracować. Mnie wszyscy znali, a kto was zna? O was nikt nie słyszał. I widziałem reakcję tych zawodników, to za każdym razem, jak mam coś o sobie mówić, to raczej staram się właśnie nie w ten sposób, że my jak graliśmy, czy ja jak grałem, to było tak albo tak. Nie, to tak. Myślę, że wiele ludzi tak mówi, ale też nie pamięta tych meczy, które po prostu były słabe albo wręcz fatalne. Pamiętamy te dobre występy, a nie chcemy pamiętać o tych, które nam kompletnie, albo o tych zagraniach, które nam kompletnie nie wychodziły, więc ja na pewno też popełniałem błędy, ale tak jak mówię, to nie tylko umiejętności czy talent w sporcie czy w piłce może sprawić, że będziesz doceniany nie tylko przez trenerów, kolegów w szatni, kibiców, ale właśnie taką postawą możesz zbudować to, że ten autorytet właśnie będzie na dobrym poziomie. Właśnie to było takie pytanie z haczykiem, bo zastanawiałem się, jakie jest pana podejście, jaka jest szkoła, no bo o szkoleniowcach, którzy mają podobne trochę podejście do tego, o którym pan mówił, słyszałem i się zastanawiam, jak to wygląda tak od wewnątrz w szatni. Pan zresztą, jeśli chodzi o, powiedział pan, że był asystentem jednego trenera, już abstrahując od nazwisk, ale pan to w Wiśle Kraków współpracował z gronem takich no, dosyć ciekawych nazwisk. No, pan mówił o Wernerze Liczce, ale później pracował pan z trenerem Engelem, z trenerem Petrescu, Dragomirem Okuką, Adamem Nawałką, Robertem Maskantem. No tak mamy tu chociażby w gronie jednego już byłego, jednego późniejszego selekcjonera Polski. Z trenerem Kasperczakiem. A to widzi pan, na przykład trenera Kasperczaka ominąłem. A to gdzieś mi tam umknął, więc no, tym bardziej. Ten zbiór nazwisk jest duży. Jak pan wspomina
pracę z tymi trenerami, chociażby pod kątem tego, co można było od nich wyciągnąć. Rzucę tutaj na przykład takim przykładem, że trenerze Petrescu chodziły dużo później, już, szczególnie po tym, jak został zwolniony, było na temat tego, że miał trochę inne podejście do przygotowania fizycznego, do tego, że piłkarze tam nie chcieli trenować na tyle ciężko i to jest dosyć taki ciekawy wątek, jak no, pan na to patrzy. Myślę, że Petrescu miał ciężki charakter, ale jakby miał pomysł, w którym kierunku chce iść, czyli chciał jakby podnieść ten poziom przygotowania fizycznego zespołu. Oczywiście, że to się nie dzieje z tygodnia na tydzień, ani z miesiąca na miesiąc. Jeżeli ktoś nie jest przygotowany do takiej pracy ciężkiej, no to początki zawsze będą trudne, ale to na pewno jest coś, co można podnieść na wyższy poziom w czasie oczywiście. Nie uważam, żeby treningi Petrescu były dużo cięższe niż treningi u trenera Smudy. U trenera Smudy byłem zawodnikiem i trenowałem i wiem, jak ciężko się czasami trenowało. U Petrescu byłem asystentem w zasadzie tuż po zakończeniu kariery i też trenowałem równo z zawodnikami. Starałem się trenować równo z zawodnikami i oczywiście nie byłem pierwszy w tych treningach biegowych, ale byłem w stanie te treningi znieść. Wiadomo, że moje zdanie jest takie, że tu inne jakby czynniki spowodowały to, że ta nie było tego takiej iskry, chemii. która by właśnie połączyła i zawodników, i trenerów, i szatnie. I to był jakby problem, w przeciwieństwie do tego, jak potrafił zrobić to Maskant. Praca Roberta Maskanta, uważam, że moja praca jest jakby najbliższa temu, jak pracował Maskant. On potrafił być na boisku zdecydowany i wymagający. Ale w szatni relacje były bardzo ciepłe, przyjazne, czasami żartobliwe i ta atmosfera na pewno była bardzo fajna, pomimo tego, że ta różnorodność tych zawodników w szatni była bardzo duża. Trener ma z trenerem Maskantem dosyć dobrą relację panowie mieli. Na tyle, że trener Maskant syna nazywał pana imieniem, tylko on tam kojarzy taką anegdotę, że on próbował, że się spóźnił na trening, bo próbował tam w urzędzie syna nazwać Kaziu i chyba nie chcieli mu pozwolić, tam jakoś podokładał jakieś litery tak, że sprzedał to jako holenderskie imię. No tak, słyszałem o tym, też gdzieś tam dosyć miłe to jest, aczkolwiek początek, pierwsze spotkanie z Maskantem, powiem tak, że byłem lekko przerażony, bo jak zaczął tam opowiadać dosyć szybko i tak impulsywnie na temat tego, jak co on chce, jak on to widzi w języku angielskim, no to trochę byłem zakłopotany i nawet się zastanawiałem, czy ja dam radę z nim współpracować, ale później rzeczywiście ta współpraca była naprawdę bardzo fajna i przede wszystkim owocna. No, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, więc to jakby najlepiej świadczy o tym, że potrafił tą szatnię gdzieś tam scalić. Pan miał doświadczenie jako asystent zarówno z polskimi szkoleniowcami, wspomnianymi Engelem czy Nawałką, czy już jak pan jeszcze przypomniał, trenerem Kasperczakiem, też z trenerami zagranicznymi, więc rodzi się pytanie, czy w takim razie trochę więcej pan wyciągnął od tych obcokrajowców, czy może właśnie od tych polskich trenerów, bo dużo tych kontrowersji jest związanych z tym, po co ściągać trenera obcokrajowca do kraju. I mamy jednych, którzy uważają, że polscy trenerzy to się nie znają na tym i dlatego polska piłka jest tu, gdzie jest, a są tacy, chociażby przy okazji trenera Paulo Sousy. Była taka dosyć, no tak naprawdę od samego początku do samego końca i bardzo mnie ciekawi pana opinia na ten temat, bo miał pan okazję z różnymi trenerami pracować i trochę to zobaczyć też już jako asystent.
No myślę, że tutaj nie ma reguły. To tak jak to nie jest tak, że polscy trenerzy się nie znają, zagraniczni się znają. I tutaj są trenerzy, którzy są powiedzmy wybitni i też są trenerzy, którzy patrząc na ich pracę można być rozczarowanym. Tak bym to określił. To nie ma znaczenia, czy to jest Polak, czy to jest obcokrajowiec. Ważne jest to, jak trener podchodzi do tej swojej pracy. Nieważne, z jakim zespołem pracujesz, nieważne, z jakim zespołem pracowałeś, tylko właśnie ważne jest to, jak teraz pracujesz tu, gdzie jesteś. Bo jeżeli ty byłeś trenerem jakiegoś wielkiego klubu i jeśli tam dawałeś z siebie wszystko i przychodzisz gdzieś tam później do trochę mniejszego klubu czy w słabszej lidze i myślisz, że to będzie tak po prostu, żeby tylko zrobić, to się nie uda na pewno. To tak jak i zawodnicy. Nieraz przychodzili zawodnicy zagraniczni do polskich klubów. Przykład na przykład Kalu Ucze, który przyszedł do Wisły za trenera Smudy ze Spaniolu Barcelona i on myślał, że tylko dzięki temu, że on przyszedł ze Spaniolu, to on sobie tutaj będzie tą ligę z zawiązanymi nogami opędzluje. I okazało się, że on u trenera Smudy nie grał, siedział na ławce, bo nie angażował się. I dopiero później zrozumiał, że musi dać siebie tyle samo, co dawał w Espaniolu, to wtedy w tej polskiej lidze on zrobi różnicę. I taką różnicę robił za trenera Kasperczaka. A na przykład jeszcze wrócę do tej debaty dotyczącej właśnie przygotowania fizycznego u trenera Petresku. Pod tym kątem, czy zapytam się trenera, czy w Polsce... Nie, może jest właśnie generalnie jakoś tak od tych najniższych poziomów aż po najwyższe to przygotowanie motoryczne trochę za, nie chcę powiedzieć za słabo trenowane, tylko może na nieodpowiednim... Te możliwości nasze są, tak. są małe, no właśnie, tak bym powiedział. Właśnie szukałem tego słowa, no bo co czytam wywiad z jakimś młodym piłkarzem, który wyjeżdża za granicę, to pierwsze co mówi to, że on jest nieprzyzwyczajony do takiej intensywności. Szukałem słowa intensywność i zastanawiam się, czy gdzie leży problem tego. No, trener po latach pracy może ma jakieś spojrzenie na to. Nie, ja myślę, że to też jest jakby praca to raz, ale dwa selekcja. No, musimy szukać takiego materiału, który będzie te predyspozycje miał do takiego wysiłku, do takiej intensywności. Jeśli ktoś tego nie ma, no to można poprawić gdzieś tam w jakimś małym procencie, ale on nie będzie grał na wysokim poziomie. No i w takim razie już jedna zagadka została rozwiązana, jeśli chodzi o to. Właśnie, bo rzadko jest okazja na to, żeby trochę porozmawiać z trenerem, który ma lata doświadczenia, ma trochę na to spojrzenia. Dużo jest takich mitów, które myślę, że trener się ze mną zgodzi. Jest dużo mitów albo jakichś właśnie takich niedopowiedzeń generalnie związanych z polską piłką. Znaczy ja myślę tak też, że tak jak mówię, można poprawić to przygotowanie fizyczne, ale to się nie dzieje z tygodnia na tydzień, a myślę, że dużo jest takiego lęku, obawy przed tym, że jeśli my ciężej popracujemy, no to za chwilę się to przełoży na słabszą grę, słabsze wyniki i za chwilę mnie już tutaj nie będzie, więc lepiej gdzieś tam spokojnie na to patrzeć. Jeśli byśmy mieli rzeczywiście pomysł, narzędzia do tego, żeby czas i jakieś tam no powiedzmy zaufanie takie, że dobra, budujemy coś i to nie ma się stać w tej rundzie, tylko rzeczywiście idziemy w tym kierunku, żeby grać intensywnie, no to musimy coś w tym kierunku robić, prawda? I to wymaga na pewno zaangażowania, poświęcenia, wysiłku, ale też pewnie i ofiar. No, każdy proces, szczególnie taki bardziej skomplikowany, nie jest łatwy.
Ja wspominałem tutaj wcześniej, że jeszcze do jednego tematu książkowego wrócę, bo akurat tak się składa, że ostatnio czytam książkę pana Michała Zachodniego, Polska myśl szkoleniowa, nie wiem, czy trener może kojarzy. Właśnie tam redaktor Zachodny przychodzi, poszukuje właśnie tej mitycznej polskiej myśli szkoleniowej od zarania polskiej piłki jeszcze ze zaborów. I właśnie jednym z rozdziałów jest temat dotyczący krakowskiej piłki, szkoły krakowskiej. Zapytam się, czy drużyny trenera Kazimierza Moskala grają krakowską piłkę? Ja nie wiem, czy to nazwać krakowską piłką. Ja bym chciał, żeby właśnie tak wyglądała gra mojej drużyny, czyli utrzymanie się przy piłce, gra podaniami, wymiana dużej ilości podań, która ma spowodować to, że w końcu gdzieś znajdziemy dostęp do bramki przeciwnika i albo stworzymy sobie sytuację na oddanie strzału, albo strzelamy bramkę. Natomiast to takie gadanie, też można by było powiedzieć, czy to jest tiki-taka, nie tiki-taka. No każdy może nazwać to, jak sobie chce, ale jakby moja filozofia jest taka, że ta gra ma sprawiać przyjemność. Sprawiać przyjemność tym, którzy są na boisku, żeby to nie było tylko i wyłącznie nastawienie się na destrukcję, czyli przeszkadzamy tylko przeciwnikowi i zobaczymy, co się wydarzy. Ja bym chciał, żebyśmy tą piłkę odbierali i później decydowali o tym, co się dalej z tą piłką dzieje. No, można mówić o krakowskiej piłce, że tam właśnie się wymienia ileś tych podań, ale o jakim sposobie, o jakim stylu byśmy nie mówili, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie, kto włoży gdzieś tam kij w szprychy i powie, że to jest bez sensu, że tak się nie da grać i że to nie przynosi żadnego efektu, bo co nam z tych wymian podań? No to, że dużo bardziej męczy się przeciwnik biegając za piłką niż z piłką. No i w ten sposób można go gdzieś tam zmęczyć i spowodować, że będą popełniali błędy w końcu. Czy do tej filozofii jest, czy w tej filozofii jest, powiedzmy, jedna taka formacja przywiązana, do której pan jest właśnie, nie chcę powiedzieć, użyć słowa więzień, ale jest po prostu pan przywiązany i na przykład tak jak pan, są różne trendy w piłce nożnej, tak? Na przykład Raków Częstochowa, myślę, że tak w ostatnich latach to właśnie za sprawą Rakowa, coraz częściej te formacje na trójkę stoperów się pojawiają, troszeczkę więcej drużyn decyduje się z nich skorzystać, a na przykład pan jakie ma na ten temat zdanie? Ja myślę, że to jest tak jak powiedział to chyba autor książki o Guardioli, że w momencie, kiedy Guardiola osiągał te sukcesy z Barceloną, to wszyscy nagle chcieli grać tak jak Barcelona i obojętnie jaki to klub, to próbują w ten sposób grać. Teraz wydaje mi się, że jest właśnie taka moda, żeby grać tą trójką środkowych obrońców i może też właśnie w Polsce dzięki Rakowowi, który w ostatnich latach rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to jest dobry czas dla nich, to wszyscy próbują w ten sposób, czy wszyscy, większość decyduje się na to, żeby w ten sposób grać. Ja nie uważam, żeby tu akurat system decydował o tym, czy zespół będzie wygrywał, odnosił sukcesy, czy nie. Jeśli ja jestem gdzieś zafokusowany na jakąś formację swojej drużyny, to jest to na pewno środek pomocy. To jest ta formacja, od której na pewno dużo wymagam i uważam, że to od tej formacji zależy przede wszystkim, jak ten zespół wygląda. A czy uważa pan, że w Polsce mamy trochę zbyt prosty język w takim, w ogólnej dyskusji, mamy trochę zbyt prosty język futbolowy? Przykładowo, że bardzo często dalej zamykamy dyskusję dotyczącą roli piłkarza na boisku do
pozycji 6, 8, 10 i to jest powiedzmy taki maks, albo właśnie, że pomocnik, skrzydłowy, napastnik, a jednak gdzieś różne role i różne są typy zawodników i tego, co mogą robić na boisku. No bo ciężko na przykład obok siebie powiedzieć, że i no tu akurat dam przykład z naszego zespołu, że Michał Trąbka i Dawid Kort to jest dziesiątka, jeden i drugi, to można powiedzieć, że to taki sam zawodnik. No bo chyba nie. Nie no, słyszałem o tym i trochę mnie to, powiem szczerze, śmieszy. No to znaczy, że co, oni nie mogą razem dobrze funkcjonować? A dlaczego nawet jeśli to są dwie dziesiątki, to dlaczego w jakimś konkretnym meczu nie mieliby grać razem? Patrzymy na to, z kim gramy i widzimy gdzieś słabe, mocne strony przeciwnika i dobieramy do tego odpowiednią też taktykę i zawodników. Więc tutaj wydaje mi się, że trochę to jest też przesadzone, ale co do tych... wydaje mi się, że my tak strasznie chcemy trochę też utrudnić w ogóle tą rozmowę o tej piłce, te wszystkie nazewnictwa jakieś, poszukiwania takich słów. Wydaje mi się, że to jest zupełnie niepotrzebne. Czyli na przykład widzi pan, no to mamy trochę inne podejście do tego. Ja akurat, ale to pan jako trener ma na to inne spojrzenie, a ja jako kibic, dziennikarz, jak zwał, tak zwał, trochę też może łatwiej opisywać to, co się dzieje na boisku, kiedy możemy powiedzieć, że ktoś troszeczkę, na przykład to słynna dyskusja o Zielińskim. Kim on jest, gdzie on ma grać w kadrze? No to już piłkarzem jest, poziomu... piłkarzem jest i on ma rolę do spełnienia na boisku. To, jaka to jest dziesiątka? On za chwilę musi być szóstką, za chwilę musi być siódemką, jeśli już tak mówimy, no właśnie, a za chwilę musi być dziewiątką. No i właśnie o to chodzi, że gdzieś u nas się utarło takie mówienie o tym, że to jest dziesiątka. Włosi na przykład mówią na to mezzala, bo on jest tym takim półskrzydłowym. Teraz w Łodzi była kursokonferencja w lipcu i byli trenerzy z Hiszpanii. On nie był to jakiś wielki trener, ale on właśnie mówił, że on jak prowadził swój zespół, to on nie mówił do nich, że to jest pomocnik, czy tam szóstka, ósemka, tylko mówił po nazwisku albo po imieniu, bo to jesteś ty na boisku, ty, zawodnik, piłkarz, to ty decydujesz. No i w ten oto sposób kolejną wielką dyskusję albo kontrowersję ze świata futbolu, którą przed panem przedstawiłem, możemy zamknąć. A ja za to zapytam już o filozofię. Filozofię zapytałem, a tak troszeczkę rozmawialiśmy o czasach, jak pan był asystentem, ale w końcu został pan pierwszym trenerem, chociażby w Wiśle Kraków, gdzie miał pan jako pierwszy asystent, tak powiedzmy, na dłuższą metę 3 podejście, jeśli dobrze liczę. I to nie jest troszeczkę też taką zadrą w sercu, no bo za każdym razem przede wszystkim obejmował pan zespół chyba w trakcie sezonu. Pan zaczynał, nie było chyba takiej sytuacji, żeby pan, na przykład ktoś przyszedł pan latem, zaczął sezon, tylko dopiero gdzieś tam w trakcie sezonu, a ewentualnie później zaczynał kolejny. Mhm. Nie było takiej klamry, że od początku do końca jednego sezonu. No nie, bo było tak, że rzeczywiście albo kończyłem jako asystent za kogoś, prowadząc drużynę, albo tak było po trenerze na Wałce, po trenerze Maskancie przejąłem i później dopiero, ale to też było w marcu, przejąłem zespół po Smudzie, dokończyłem sezon i zaczynałem następny. Na pewno to nie jest idealne rozwiązanie, no ale to taka jest gdzieś tam też rola czy decyzja, albo się to przyjmuje, albo nie i trzeba czekać dalej. Czy to jest zadrą? Ja akurat byłem w takich czasach, że nie było takiego spokoju, nie było takiego... bym powiedział też zaufania, tylko to było tak, a dobra, to
zróbmy go trenerem, bo chyba nie było innego pomysłu, a przekonania jakiegoś chyba wielkiego nie było, bo takie odnosiłem wrażenie, że no nie do końca czułem jakby wsparcie. Czekało się na każdy kolejny mecz. Nawet jeśli wygrywaliśmy, to już gdzieś tam się pojawiały jakieś głosy, że i tak właściciel szuka innego trenera. To nie było, nie powiem, że tylko i wyłącznie dla mnie jakieś niekomfortowe, ale to przede wszystkim źle wpływa na zespół, bo jeśli szatnia czyta takie informacje, docierają do drużyny takie głosy, no to to trudno później być tą taką jednością na boisku, bo oni tak naprawdę sami nie wiedzą, co się będzie działo. Też pytałem pod tym kątem, że zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jest pan związany emocjonalnie z Krakowem, z Wisłą, i pod tym kątem też pytałem właśnie o ten Zadrę, że jednak gdzieś od początku, od A do Z nie miał pan takiej jednej prawdziwej szansy, bym to nazwał, no bo mówię to na trochę spokojnej pracy. Nie, no nie mam, wydaje mi się, Zadry. Nawet jak coś było, to już minęło tyle lat, że nie pamiętam. I myślę, że miałem jakieś tam szanse i okazję trenować, być trenerem, nie tylko zawodnikiem, ale i trenerem Wisły. Myślę, że przyjemne chwile były, chociażby te eliminacje do Ligi Europy, gdzie w takich nieprawdopodobnych okolicznościach też awansowaliśmy do 1/16 finału i co, no życie toczy się dalej, nie ma co tutaj jakby rozdrapywać pewnych rzeczy i wracać do tego. Siedząc tutaj w Łodzi, mógłbym wrzucić teraz taką może kontrowersyjna troszeczkę teza, a że jednak tę chemię poza właśnie może Krakowem, no bo tam pan tyle lat spędził, to chyba dopiero w Łodzi znalazł, pod tym kątem, że wydaje mi się, ale tak jak pan pracował w Niecie, czy w Pogoni, w Sandecji, tam jeszcze GKS-ie Katowice, tak teraz z pamięci biegnę, to chyba dłużej niż sezon pan nie pracował, dopiero w Łodzi był ten taki moment, że te 2 lata spędził prawie. No, tak gdzieś kręciło się koło roku, tak. W Łodzi na pewno najdłużej. I nie ma co ukrywać, no, mówiłem to wielokrotnie, że czuję się tutaj dobrze, chociaż tak jak też powiedziałem kiedyś, pierwszy raz jak przyjechałem i była konferencja prasowa, to mogłem wyczuć gdzieś tam od dziennikarzy takie jakby poczucie, że to kumpel czy znajomy krajan dyrektora został znowu tutaj ściągnięty, ale widziałem też, że to się tam jakby zmieniało i na pewno swobodnie się tutaj czuję. Jest mi tu naprawdę dobrze, nie mam na co narzekać, więc... Jeśli chodzi o takie wspomnienia z czasów właśnie tej pierwszej przygody, czy przygody, pracy po prostu nazwy, w ŁKS-ie, a chyba jednym z takich cytatów, które już pan mówił w wywiadach albo pod koniec tamtego sezonu po awansie, albo już może po generalnie tej pierwszej kadencji w ŁKS-ie, to było to, że jak pan tutaj przychodził, tak praktycznie żadnego z zawodników tamtej drużyny nie znał. To prawda. Znałem dwóch, z dwoma pracowałem. Kujawa i Radionow, którzy byli w GKS-ie. Radionowa zastałem, jak przyszedłem do GKS-u Katowice, ale za chwilę on odszedł do Ursusa Warszawa, a Kujawę ściągnęliśmy do Katowic z mojego jakby polecenia. To tych dwóch zawodników tylko znałem, pozostałych nikogo nie znałem. O tyle to było dla mnie stresujące, że jak obejmowałem jakieś inne zespoły, no to były to zespoły z Ekstraklasy czy z pierwszej ligi,
które miałem okazję oglądać gdzieś tam w telewizji i znałem nazwiska, znałem mniej więcej nawet twarze, a tutaj tak naprawdę nawet jak dostałem jakiś tam, próbowałem zobaczyć sobie mecze z drugiej ligi, to ta jakość była taka, że nie byłbym w stanie rozpoznać tych zawodników. No i nazwiska też miałem kłopot, żeby gdzieś tam się szybko nauczyć. Pamiętam nawet, że dosyć długo mylił mi się Rozwandowicz z Rozmusem. Nie mogłem ich rozpoznać, który jest który. Jakby tak się nad tym dłużej zastanowić, to mógłbym się... Nie, no teraz to wydaje mi się, że to jest niemożliwe, że można ich było nie rozpoznać, ale po prostu miałem z tym na początku kłopot. Zresztą jak mówię, trochę tak tak bazowałem na różnych wywiadach czy wypowiedziach, to tak jak pan tutaj przyszedł z trenerem Musiałem jako asystentem, to najpierw przyglądając się tym poczynaniom z zespołów drugiej lidze, jeszcze tak analizując to, to tak jeszcze nie byliście do końca pewni, jak to wszystko zażre, że tak powiem, ale już po kilku treningach przekonaliście się co do tego wszystkiego. Tak, na pewno tak. Absolutnie nie wiedziałem, co może nas tutaj spotkać pod tym względem takim czysto piłkarskim, umiejętności tych zawodników. Natomiast powiedziałem to też po dwóch tygodniach i do zespołu, i chyba tutaj w gronie właśnie trenerów, że fajnie to wygląda i że podoba mi się to, jak oni pracują. To znaczy przychodzą na trening, są skupieni na pracy, nie ma tam jakiegoś gadania. Wszyscy wykonują to, co się im każe i naprawdę ta praca wygląda bardzo, bardzo fajnie. Pan tutaj przychodził jako człowiek, który miał w CV Mistrzostwa Polski, grę w europejskich pucharach, etc., etc. Oczywiście już pan znał także smak tej walki w pierwszej lidze o awans, bo to z Niecieczą był pan właściwie krok od awansu. I tak po latach w końcu udało się osiągnąć to, czego z innym zespołem się wtedy nie udało. Jakie to jest uczucie? No bo właśnie pan znał to uczucie zdobywania mistrzostwa, ale uczucie przywracania ekstraklasy zespołowi, który no, patrząc na historię UKS-u tam z ostatnich 10 lat, no to też dla nas tutaj wtedy to było niemalże jak Mistrzostwo Polski, bym powiedział, tak z perspektywy wówczas kibice. Nie, no, uczucie na pewno fantastyczne, no, inne niż zdobycie mistrzostwa jako zawodnik. To ten awans na pewno dużo, dużo satysfakcji sprawił. Pamiętam ten przyjazd tutaj po Jastrzębiu do klubu, gdzie pełno kibiców było na parkingu. No, przeżycie niesamowite. Pamiętam też słowa, które powiedziałem do zawodników w szatni po meczu właśnie tym wygranym w Jastrzębiu, który dał nam awans, że zazdroszczę im, że trzy razy z rzędu mogli świętować, czyli awans z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej i z pierwszej do ekstraklasy, bo to jest fantastyczne uczucie. No co, później po ostatnim meczu ten przejazd na Piotrkowską. Żałuję tylko tego, że tak naprawdę to tak słabo uczciliśmy ten awans. A to pod jakim kątem, jeśli trener mógłby się rozwinąć? No pod takim kątem świętowania. Spodziewałem się, że to będzie trochę inaczej. Czyli to pretensje do organizatorów ówczesnej celebracji. Pewnie jeszcze szłoby znaleźć niektórych tutaj w klubie. Pewnie tak. Ale oj, uciekła mi teraz myśl, więc zapytam się na razie o coś innego. Trochę takich prywatnych spraw, trochę tak życiowo, no bo rozmawiamy dużo o panu jako piłkarzu, jako o trenerze, a wydaje mi się, że kibice słuchający nas, mam nadzieję, trochę chcieliby się dowiedzieć o panu jako o panu. Chociażby zadam takie proste pytanie. Obowiązki domowe. Co jest pana największym przeciwnikiem, jak coś, czy takim wrogiem, jak coś trzeba robić w domu, a co robi pan z taką przyjemnością wręcz? Nie ma dla mnie rzeczy, których nie byłbym w stanie zrobić, natomiast
No, jeśli tutaj jestem, mieszkam sam, muszę zrobić wszystko, ale na pewno nienawidzę mycia okien. Mycie okien to nie jest dla mnie zadanie. Natomiast wszystko inne jestem w stanie bez jakichś większych oporów zrobić. To nie jest dla mnie żaden problem. Kiedy nie pracowałem, to w zasadzie zajmowałem się tym na co dzień. Trzeba było posprzątać, śmieci wyrzucić, to jest w zasadzie żadna praca, więc tutaj nie mam z tym żadnego problemu. Zastanawiam się właśnie pod kątem rodziny, bo pan powiedział, mieszka pan teraz w Łodzi sam, rodzina została w Krakowie. Jakie to jest życie człowieka, który, no wiadomo, jaka piłka nożna jest, że się zmienia miejsce zamieszkania właśnie ze względu na pracodawcę, pan trochę po Polsce pojeździł. Jak sobie z tym radzić? Jak miałbym być szczery, to był właśnie na początku tej mojej drogi trenerskiej największy problem dla mnie. Właśnie zmierzenie się z tym. Ja zdawałem sobie absolutnie sprawę z tego, że będąc trenerem, pomimo różnych jakichś tam zapewnień, że tutaj pracując w Wiśle, jakikolwiek trener nie będzie, to ja będę, a potem będę dalej pracował i tak dalej, i tak dalej. To ja sobie zdawałem sprawę z tego, że w momencie, kiedy byłem asystentem i nagle zostałem pierwszym trenerem, nawet w zastępstwie, to przyjdzie taki moment, że ja po prostu będę musiał stąd odejść. Że to nie będzie tak, że będę do końca życia tutaj. I zdawałem sobie sprawę z tego, że to nie będzie tak, że jeśli chcę być trenerem, to za chwilę będzie następny klub gdzieś tu w Krakowie albo blisko i że będę ciągle z rodziną w domu. To był dla mnie jakby największy problem. No niestety życie jest takie, że czasami nas gdzieś tam wystawia na jakieś takie ciężkie zadania i trzeba było podejmować trudne decyzje. Wyjazd do Szczecina, kiedy dostałem propozycję, to była bardzo trudna decyzja, ale jeśli chce się być trenerem, to niestety no, tak to wygląda. Żona absolutnie się jej nie dziwię, że nie chce zrezygnować z pracy, bo tak jak pan powiedział, może się okazać, że za miesiąc, dwa będzie trzeba szukać innego miejsca pracy i wtedy co ona ma zrobić? Siedzieć w domu sama to chyba nie jest najlepsze też rozwiązanie. Jednak ta praca jakby trochę nas napędza i pozwala tak trochę oderwać się też od takich codziennych problemów. Jeśli chodzi o rodzinę, może pan pochwalić się tym, że udało się sprzedać bakcyla piłkarskiego obydwu synom, chociaż no, jeden tak był bardziej aktywnie piłkarsko, drugi natomiast bardziej kibicowsko. No, drugi ze względu na to, że jakby zdrowie nie pozwalało mu na to i on na pewno też bardzo był tym zainteresowany i tego bakcyla na pewno w sobie miał i ma, no ale są rzeczy, których się nie przeskoczy. Myślę, że teraz nawet wnuczki gdzieś tam zaczynają być zainteresowane, więc to też cieszy. No, całe życie moje jakby i żony, czy inaczej, całe życie żony i rodziny było podporządkowane mojej pracy, albo jako piłkarz, a teraz no, trener, to już może się to trochę zmieniło, bo i dzieci są większe, mają własne życie i żona pracę, ale tak to te takie lata, które zawsze się mile wspomina, czyli dzieciństwo, to moi synowie pamiętają tylko to. Oni wstawali rano, brali piłkę i grali gdzieś tam w pokoju, nie dając nam dłużej pospać. Zresztą właśnie synowie chyba, jeśli dobrze przeczytałem, to zarówno jeden, jak i drugi kibicuje Wiśle Kraków. A na pewno jeden, tak gdzieś w jednym wywiadzie pan mówił. No, obaj. A
No to teraz, tak jak na dzisiaj, jak rozmawiamy, no to za 2 tygodnie taki dosyć dylemat będzie, jak będziemy grać z Wisłą Kraków na wyjeździe, no bo tu z jednej strony trochę głupio przeciwko tacie kibicować, no a z drugiej... Ja myślę, że nie będą przeciwko tacie kibicować, myślę, że będą kibicować mi i w zasadzie jestem tego pewny, jeżdżą na mecze, czasami jeśli mogą... Ja wiem, że to są trudne chwile. Dla mnie to też nie jest łatwe, ale pojadę jako trener UKS-u tam, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, bo to jest moja praca, to jest mój zawód i zrobię wszystko, żeby UKS jak najlepiej tam się zaprezentował. Jeśli chodzi, jeszcze tak trochę zapytam się, powiedzmy, trochę zainteresowanie, tak zmienię tylko temat zainteresowania, a może sposoby na spędzanie wolnego czasu, bo chociażby wiem, że u pana w zespole mamy i takich, którzy lubią pójść na grzyby, mamy takich, którzy lubią powędkować, więc ja się zastanawiam, co trener Kazimierz Moskal lubi robić w wolnym czasie. Znaczy, jeżeli mam pracę aktualnie, mhm. to tak naprawdę nie mam czasu na jakieś zainteresowania. Lubiłem chodzić na grzyby, jeśli jest gdzie, w sensie takim, że jakieś takie w miarę dobre miejsce, żeby nie chodzić pół dnia i niczego nie znaleźć, ale poza tym, jeśli nie pracuję, to bardzo chętnie spędzam czas w ogrodzie. Dużo rzeczy zajmuje mi tam czas, robienie coś przy drzewkach, przy trawie. Generalnie koło domu cały czas jakieś tam zajęcie sobie znajduje. Ale można powiedzieć, że właśnie to może po prostu pan nie uważać tego za zainteresowanie, czy pasję, czy hobby, ale cały czas pan bardzo stara się utrzymywać w dobrej fizyczności, o tak to nazwę, chociażby jeśli chodzi o bieganie. Mam tutaj takie nawet pytanie, które mi zostało przygotowane. Co to jest za robota, którą pan wykonuje od poniedziałku do piątku i zawsze musi być zrobione? Zawziąłem się niesamowicie. Tak jak powiedziałem, jestem uparty. Uważam, że charakterny. Jak sobie coś postanowię, to nie ma przebacz. Jakby dwie sprawy. No. Jedna to jest to, żeby jakoś wyglądać i dbać o siebie, żeby nie chodzić z brzuchem, prowadząc profesjonalny zespół piłkarski i jakiś im przykład trzeba dać, to jest jedno, a dwa, kiedy byłem w Sosnowcu, dopadł mnie jakiś taki problem z plecami, że nie mogłem usiedzieć dłużej, obojętnie, czy to na sofie, na krześle, na ławce. I w momencie, kiedy już poczułem jakiś dyskomfort w plecach, to już było za późno. Wstawałem i nie mogłem się wyprostować. Byłem taki połamany, jakbym, nie wiem, gdzieś garbaty. Byłem u lekarza, powiedział, że tam jakaś dyskopatia, że to, że biegać to nie jest dobry pomysł, jakieś tam ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej. Próbowałem z tym walczyć. No i tak niespecjalnie. W końcu gdzieś tam z kimś rozmawiałem, z trenerem przygotowania w Sosnowcu. On mi tam jakieś ćwiczenie polecił. No i od nowego roku tak sobie postanowiłem, że dobra, wymyśliłem sobie ja jakiś tam zestaw ćwiczeń, co robię, plus pół godziny albo rowerek stacjonarny, albo bieganie. No i od poniedziałku do piątku musi być zrobione i to trwa od 4 stycznia, więc trochę już trwa i dobrze się czuję. W tym sensie, że te plecy rzeczywiście... przestały mnie boleć, przestało mi to dokuczać. Do momentu, kiedy nie podpisałem jeszcze kontraktu z UKS-em, to jeździłem tylko na rowerku stacjonarnym, ale jak przyszedłem do Łodzi, to sobie postanowiłem, kurczę, tak bym pobiegał jednak mimo wszystko. I od momentu przybycia do Łodzi staram się też dosyć często biegać. Co prawda pół godziny, jakieś 5 kilometrów jestem w stanie zrobić i nic się nie pojawia, żaden ból, więc to jest takie moje zadanie weekend, na tydzień, a weekend wolny.
Zresztą jeśli chodzi o bieganie, to pan już w Łodzi też przy poprzedniej kadencji biegał i wiem, że z tym się wiąże taka pewna historia, anegdota, trochę takiego zakładu, który miał pan chyba z Arkadiuszem Malarzem, jeśli mnie pamięć nie myli. Nie, nie, to nie był zakład, ja tylko... Znaczy no może zakład to źle powiedziane, ale takiego hasła. O. Tak, w ogóle to się zaczęło tutaj, ta pierwsza przygoda w Łodzi, to było no, nie tak długo, pół roku chyba, nie, rok, rok po moim, po mojej operacji biodra i tak naprawdę to od nowa zaczynałem się dopiero uczyć i chodzić i o bieganiu to na razie nie było mowy. I tak powoli chciałem właśnie tutaj zacząć biegać, szło to opornie, ale... Ale postanowiłem, że muszę to zrobić i postawiłem sobie taki cel, że muszę co najmniej godzinę biegu non-stop wytrzymać. Nie biegałem wtedy codziennie, ale postanowiłem sobie, że gdzieś tam przed meczem, jak graliśmy u siebie, no to biegałem tutaj gdzieś po ulicach, jak jechaliśmy na wyjazd, to też wychodziłem rano i biegałem tą godzinę i jak wygramy, to na drugi dzień, nieważne o której wrócimy, to też idę biegać. Czyli biegałem dwa razy, powiedzmy, gdzieś tam w tygodniu po godzinie. Ale tak się złożyło, że i trener bramkarzy wtedy biegał, i trener musiał też biegał. Ówczesny prezes, właściciel też biegał i wszyscy mówili, że oni w godzinę to robią 11 kilometrów, no to ja mówię, kurczę, to jest niemożliwe, to ja sobie postanowiłem, że najpierw w godzinę muszę zrobić 10. No i zrobiłem, ale potem jak słyszę, że oni i tak robią więcej, to mówię, muszę zrobić to 11, choćby nie wiem co. I niestety skończyła się moja pierwsza przygoda w okresie pandemii z ŁKS-em, rozgrywki były wstrzymane i jak wróciłem do siebie, do domu, to i tak postanowiłem sobie, że jeżeli zrobię te 11 kilometrów w godzinę, to ŁKS jest w stanie się utrzymać i się utrzyma w Ekstraklasie. No i któregoś dnia tam żona jechała do pracy, bo dojeżdża do Krakowa samochodem, więc wsiadłem z nią, ona mnie wysadziła 11 kilometrów od domu i musiałem przybiec. No i udało mi się przybiec w godzinę i zadzwoniłem do Arka i mówię mu, Arek, powiedziałem sobie, że jak przebiegnę, zrobię to w godzinę, to się utrzymacie, więc powiedz chłopakom w szatni, że jeszcze nie wszystko stracone. No ale niestety. No ale przynajmniej coś udało pobiegać. Zawsze trzeba sobie tą poprzeczkę gdzieś tam podnosić, trzeba mieć jakiś cel. Szymyk, pan wspomniał o trenerze Musiale, to już tak zbliżając się do końca, bo tak naprawdę udało nam się przejść przez opisu trochę porozmawiając, dyskutując przez całą pana karierę, a już tak kończąc na tym nowym rozdziale w ŁKS-ie, to tym razem pierwszy raz od lat bez trenera Musiała u boku jest pan, a za to z tym sztabem, który tutaj był, młodszych trenerów. Jakie to jest uczucie, jaka to jest różnica pracować z zestawem całkowicie nowych ludzi względem tego, jak gdzie miał zawsze jednak pan trenera Musiała w tych ostatnich 10 latach przy sobie? No tak, no, ja liczyłem się z tym, że trener Musiał też po to robi te wszystkie kursy, papiery, tą licencję UEFA Pro, aby gdzieś samodzielnie spróbować i spodziewałem się tego. Natomiast to też nie do końca tak jest, że zupełnie nowi to są ludzie, z którymi teraz współpracuję, bo Marcin Pogorzała był w sztabie, kiedy byliśmy w Ekstraklasie. Michał Zapar też czasami gdzieś tam przychodził i nam pomagał. To akurat nie był dla mnie jakiś tam problem, bo tych ludzi znałem. Pawła Drexlera też przecież znałem, więc to nie był duży problem. Pewnie, że gdyby to byli ludzie zupełnie nowi, zupełnie bym ich nie znał, no to byłoby pewnie trudniej. No ale też wiedziałem, że oni mają zaufanie właściciela. Ja ich znam, więc nie widziałem tutaj żadnych jakby przeszkód, aby z nimi współpracować. To są ludzie, którzy na pewno są też oddani klubowi i pracowici, więc myślę, że ta współpraca jak na razie dobrze wygląda.
Właśnie dlatego pytałem się, zdawałem sobie sprawę, że oczywiście miał pan kontakt z wszystkimi obecnymi członkami sztabu jeszcze za poprzedniej kadencji, ale jednak gdzieś tam chodziło mi właśnie przede wszystkim o te różnice gdzieś... O trenera Musiała, no bo znaczy, tam dużo... Trener Musiał na pewno był to dobry układ, bo jakbym myśleliśmy w ten sam sposób i o piłce, o tym właśnie, o tej filozofii, jak chcemy grać i to było nam łatwiej gdzieś tam nawet układając treningi, rozmawiając o treningach, to ja już później nie musiałem mu tłumaczyć, co tam ma przygotować, tylko on już wiedział, jak ten trening ma przebiegać i co będzie potrzebne. Ale tutaj z Marcinem też, ponieważ był z nami w tym czasie, kiedy graliśmy w Ekstraklasie, to też wiele rzeczy gdzieś tam zobaczył i też ma podobne spojrzenie na to. Myślę, że takim pozytywnym akcentem już możemy powoli kończyć naszą rozmowę. Natomiast zanim postawimy ostatnią kropkę, przed nagraniem tego podcastu zapytaliśmy naszych patronów na Patronite o to, czy mają jakieś pytania do trenera. Jeden z nich, o pseudonimie Szymonek, przesłał nam 3 pytania, które teraz zadam trenerowi. Dzień dobry, panie trenerze. Wielka to przyjemność, że można zadać panu pytanie. Raz. Za nami 1/3 sezonu pierwszej ligi. Jak by trener ze swojego punktu widzenia mógł ocenić, co przede wszystkim poprawiło się w ŁKS-ie w stosunku do trenera startu pracy i gdzie jeszcze trener widzi aspekty, które można poprawić w drużynie? No cóż, myślę, że możemy być zadowoleni z tego, w jakim miejscu jesteśmy po tych 11 kolejkach, natomiast z całą pewnością wiele jest do poprawy. Co się poprawiło? Przede wszystkim odczarowaliśmy nasz stadion i to jest jakby, czy to było najważniejsze dla nas. Nie udało się tego zrobić w pierwszej kolejce, ale następne już były to mecze, które przynosiły nam punkty, więc to jest ważne. Na pewno będziemy chcieli pracować nad tym, aby ta nasza gra też w defensywie jednak była skuteczniejsza, żebyśmy nie tracili zbyt łatwo bramek, no a przede wszystkim chcemy zdobywać więcej bramek, więc tutaj nad skutecznością cały czas pracujemy. Drugie będzie trochę trudniejsze. Jak trener widzi rolę napastnika na boisku? I tutaj pytający wyjaśnia, że chodzi mu o to, że o ile każdy z dostępnych zawodników dobrze potrafi się zestawić z piłką, nie ma problemu z zejściem ze swojej pozycji grą z pomocnikami, to problem z bramkami jest już zauważalny. Znaczy, mój jakby punkt widzenia jest taki, że niekoniecznie napastnik w każdym meczu musi strzelać bramki. On musi wykonać swoje zadanie. Jeśli chodzi o tą właśnie taką mobilność i pomoc w utrzymaniu się przy piłce, utrzymanie się przy niej tyłem do bramki, myślę, że tutaj jednak też mamy wiele do poprawy. Najlepiej byłoby dla napastnika, żeby on te bramki oczywiście zdobywał, ale moim zdaniem, jeśli wykona tą swoją pracę, którą ma do wykonania w defensywie, bo ja napastnika odbieram jako pierwszego obrońcę, który ma gdzieś tam przeszkadzać i przeciwnikowi w budowaniu akcji i między innymi też odbierać wysoko piłkę. I będzie w akcjach ofensywnych tam, gdzie ma być, czyli czasami zejdzie niżej po piłkę, aby się przy niej utrzymać, ale kiedy mamy piłkę gdzieś tam w bocznym sektorze, to on musi być w polu karnym, bo tam jest jego miejsce, a tych bramek będzie mu gdzieś tam brakowało, ale będą inni zawodnicy, którzy będą z tego korzystać, to dla mnie to jest wystarczające. I już ostatnie, które pozycje według trenera wymagają wzmocnień w nadchodzącym okienku transferowym? Transfery to jest jakby ciężki temat, bo to my musimy przede wszystkim patrzeć na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, jeśli chodzi o klub, na co nas stać, kogo możemy sprowadzić. Każdy trener życzyłby sobie, aby na każdej pozycji była konkurencja, aby cały czas ten poziom podnosić, ale no musimy mierzyć siły na zamiary i na razie pracujemy nad tym, co możemy poprawić. Oczywiście myślimy o tych transferach i jeśli rzeczywiście będzie szansa sprowadzić kogoś wartościowego na jakąś pozycję, to niewątpliwie będziemy chcieli to zrobić.
I to było ostatnie z pytań od naszych patronów, a raczej konkretnego patrona o pseudonimie Szymonek. Przypominam o tym, że każdy z Was może zostać naszym patronem na Patronite. Wystarczy udać się na stronę patronite.pl/LKSLots i właśnie dzięki temu będziecie przy naszych kolejnych produkcjach wcześniej poinformowani, sami będziecie mogli dołożyć cegiełkę do tego, co tworzymy w klubowych mediach, chociażby pod postacią takich pytań. Ale na tym już kończymy, bo zdaję sobie sprawę, że troszeczkę się rozgadaliśmy. Mam nadzieję, że komuś udało się dobrnąć do końca tego materiału. Dajcie nam znać. Drugi odcinek Łukasieckiego podcastu Po Gwizdku dobiega końca. Zapraszamy na kolejne.